Siemano, z tej strony Czarek i chciałbym wam przypomnieć, że również można słuchać na Spotify, jak i na Apple Podcasts. A, tak. W każdym razie miłego odsłuchu życzę. Mam w głowie zamęt. Już mało co kumam. Włączam telewizor, a tekstów tam suma. Wszystko, co mówią, szybko to stojasz. Streszcza się w zdaniu. Mordo ty moja. Jedna morda drugiej wciąż grozi. A zwykły człowiek nie wie, o co chodzi. Gdy mordy te same znów po raz kolejny mordują bogatych i ratują biednych. Przynajmniej tyle ja z tego zrozumiałem. Inna morda mówi, on jest napędem. On jest przyrządem napędzającym napędem rowerowym. Tak. Nieprawda, bo on jest, krzyczy inna morda. I morda morduje, przez ryko to horda. Mord pokłóconych o coś, co było 30 lat temu. Kiedy się zżyło z tym mordą, lepiej, bo były buziami. Co dziś mają mówić? Nie wiedzą sami. Co oni mówią? Mordo ty moja. Do tych gości nie mam cierpliwości. Co oni robią? Robią sobie dobrze. Mordo ty moja. Nie chcę się poprzeć. Co na pewno będzie można poprzeć, to tekst Anny Marii Żółkosi, która pierwszy raz była z Richem. Witam was serdecznie w... Witam was w już 104 odcinku, nie wiem, podcast. Ja jestem Kamil, na zastępstwie za Piotrka, a ze mną w tym studiu, jakże pięknym są Cezary, Bagietka Czosnkowa, Butkiewicz. Nikt tak na mnie nie mówi już dawno, Czarek. Dzień dobry, witam w 104 odcinku. I mamy dzisiaj zastępstwo za Petera, alkoholika, partacza. Nie wiem, żartuję. No. A po drugiej stronie jest Zbychu Kozak, Zbychu w kombi co dupą trąbi, Skowroński, tak Skowryński i Skawiński. Tak jest, to ja i chciałbym zdementować, bo nieprawda, Czarek, ja ci dzisiaj rano tak nazwałem. Ale ja chciałbym zdementować, bo jakby ja wiem, że ja na TikToku mam 3 lata już te profilowe i nie zmieniłem. Jakby... Nie, po prostu chciałem przewrócić. Zapamiętam, że to od tego się zaczęło. Ja po prostu chciałem to przewrócić. Nie, no stary, ty, ale już tak dawno tego nie używałem, w sensie, wiesz... Jakby już nikt chyba mnie z tym nie kojarzy. No. Ja cię kojarzę. Już za dużo czasu minęło. To w TikTokowych latach to tak jakby się dosłownie pięć dekad, tylko jakieś pięć generacji przeszło po prostu. Pięć generacji TikTokowych przeszło, więc już nikt nie pamięta. Te dzieci, które to oglądały, już nie żyją, nie? Jakby zoomerzy, jest... łomerzy, boomerzy, lumerzy, łosie, dumerzy, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, ale a propos dzieci... Z racji tego, że to wychodzi 2 czerwca, więc to jest zaległe, to wszystkim dzieciom chciałbym życzyć wszystkiego skibidi, dużo wuri z giatu w Ohio i żeby każdy baby grong znalazł sobie, jak to się mówi? Gunera. Żeby każdy z was wyrósł na Rizzlera. Dokładnie. Nie, żeby każdy baby grong znalazł swój gun cave po prostu. No dokładnie, to jest... tak. I żeby najlepszy Grimace Shake i żeby Linter smakował. Tak, i... Wszystkiego najlepszego z okazji streama Kai Senata. O nie. Co? No, Kai Senat, W Reese, Higunin, in the chat, post W in the chat. O nie. Tak, tak. Ty, wszystkim, stary... wszystkim dzieciom życzymy szczęśliwego brain rotu. Ej, ale stary, wiesz co, ja ostatnio trafiłem na typa, który... przerabia piosenki na brain rot. We've been Sigma so we can mug. Znaczy kiedyś nawet był, chyba dalej nawet jest na YouTubie gość, so skibidi and so do I. Chyba nawet dalej jest jeden gość na YouTubie, co przerabia, robi covery wszystkich piosenek. Normalnie leci melodia, a śpiewa All Star. O, przepraszam. Mamy to. Oh yeah. Mamy to. Nie ma Piotka, ale ktoś to zrobił. Przepraszam. Baza. Kamil, nic się nie przejmuj. Przejmuj się, słuchaj, znajdę cię.
Kojarzycie ten filmik, jak ten, jak babka siedzi w restauracji i mówi TikTokową mową cały czas i ten chłop bierze nóż i ten... nie wiem, czy kojarzycie to taką animację, że ona chyba mówi, kojarzę. Że właśnie... Ta, że... So what are you doing? Are you eating a salad? Salad vibes. Yeah. You're salad maxing. Salad vibes. Salad maxi. Te memy z tym... z tymi dwoma ludzikami, nie? Tak, tak! Oh, so he was eating salad. Oh, he was salad maxing. Tak, właśnie, właśnie to mam, nie? Pod ręką. O, panie. No, I'm Quandale Dingle, baby Gronk. Gritted off to Ohio. I know that's cap. Fine, you got me. What do you want? Please, just jelk my drake strings again? Make me a monster so you can bust right into my pants? That edge has already gooned. Please. That edge has already gooned. Already busted in my pants. Bez kitu. Bez kitu, wesołego edging w waszym gunkate. Wuj in the chat, dzieci. Wuj in the chat. Wuj in the chat. Chat, czy to naprawdę? Ale wiesz, co mnie najbardziej rozwala, że czemu tam się w ogóle Kaisenat wziął? Co nie? Czemu... Skąd się wziął tam Kaisenat? Znaczy, pewnie dlatego, że tyle dzieciaków go ogląda. No, dzieciaki teraz Kaisenat maksują. Stary, ty, jak przecież ostatnio był Kevin Hart na tym streamie Kaisenata. Jakby, widziałeś to? Nie Czej. Widziałem, co? Nie widziałeś? Nie. Czej. Był Kevin Hart na streamie Kaisenata. Czy i ktoś tam dał jakąś dun... Powiedziałeś Kevin Hart. Co? Powiedziałem Kevin Hart. Corwin powiedziałeś Hart. Powiedziałeś Kevin Hart, powiedziałeś. Nie powiedziałem Kevin Hart. Naprawdę, ja to tak usłyszałem, Kevin. Corwin Hart. To, że usłyszałeś, nie znaczy, że powiedziałem. Kevin Hart. Corwin Aha, Hart. Krakowskim targiem. Krakowskim targiem Corwin Hart. Janusz, Kevin Hart. Please don't break my heart. Na streamie. I słuchaj. I właśnie był. I było tak, że ktoś tam dał jakąś donację, czy tam, nie wiem, kupił jakiś... nie wiem, co tam się kupuje na tym Twitchu? Suby. Suby. O, kupił suba, nie? Mhm. I on... Oh, he's just subbed. What the heck happened? Oczywiście użył innego słowa, nie wiem, czy mogę. 15 minutach, bo English. No, ale już wiesz, padł keyword, także możesz. What just happened? Kamil, daj mi dokończyć. Sorry. Stop this ADHD. Sorry. What the heck happened? On takie, oh, he just bought a sub. Who are you? What the hell? On takie, it's a good thing. Oh, I'm sorry. My apologies. Ale było to i oni jeszcze mówili, kto jest wyższy i wiesz, się kłócili, kto jest wyższy. Piękno to było. To trzeba obczaić. Co zrobił? Zaraz go walę na dziurę. On ci dał suba. A, dobra. My bad. Trzeba Skysenat maksować w takim razie. O, my bad, OG. Czy słychać, jak chrupie bagietką czosnkową? No, chrupie szczara. To przestanę. Czekaj, bo tam tyle było tych... Dajcie mi go sztywnego czara. Czarek Butkiewicz mukbang. Żyjemy bagietą czosnkową. To jest moje śniadanie, moi drodzy. Smacznego. Dziękuję. I am bagieta czosnkowa maxing. Bagieta czosnkowa maxing, are you gooning enough? That edge has already gooned. That edge has already gooned. Ja już widzę, że co będziemy dzisiaj forsować przez cały odcinek. Tak. To wchodzi w mój słownik, nie? Tak samo jak gryfny gyszynk ciulu. I tak samo jak łasa fagata. To było ten. Dobra, ale wiecie, jak już mówimy o dzieciach, był dzień Gunera. Dzień Gunera! Nie! Czy ty naprawdę powiedziałeś o dzieciach i dzień Gunera w jednym zdaniu? Yes, sir! Nie, wiesz, co się stało w Poznaniu? No co? 11-latek zaatakował nauczycielkę fletem na muzyce. Pytacie się, jakim? Ja już odpowiadam, tym z muzyki.
W każdym razie, w jednej ze szkół podstawowych w Poznaniu 11-letni uczeń zaatakował nauczycielkę fletem. Sprawę opisuje Radio Poznań. Podczas zajęć nauczycielka została kopnięta oraz uderzona fletem przez jednego z uczniów. Relacjonuje nadkomisariusz Maciej Święcichowski z Biura Prasowego Wielkopolskiej Policji. Nauczycielka poszła na obdukcję i zgłosiła sprawę na policję. Funkcjonariusze sporządzili notatkę, która zostanie przekazana do sądu rodzinnego. To on będzie decydował, co dalej będzie się działo w tej sprawie. Nie no, ale wiem, że to jest komiczne, no jakby nie powinno się tak zdarzyć, ale... Nauczycielko, to jest 11-latek, dasz sobie radę chyba oddać mu tym fletem. Czołem Wielkiej Polsce, tyle ci powiem. 11. Nie, ale ty się... Wiesz, co się mnie zastanawia najbardziej? Jak... Jakby ja nigdy nie widziałem takiej patoli na oczy, nie? Żeby jakiś dzieciak podszedł z fletem i jakiejś nauczycielce wywalił z fleta, nie? Jakby... To brzmi tak pięknie bez kontekstu. Tak. Kemu rób szota, kemu rób szota. Wycinaj, wycinaj. Wycinaj. Jakby ja nie widziałem tego nigdy na oczy, że w sensie ja pamiętam, jak my byliśmy tam młodzi, czyli jakieś 28 tysięcy lat temu, to my się baliśmy tych nauczycieli, że było, pani idzie, coś tam, a teraz te dzieci tym fletem napitalają. Tak. Nie no, pewnie żartuję, pewnie jak my byliśmy młodzi, to też zdarzały się sytuacje, gdzie ktoś fletem oberwał. Ja będę to cały czas forsował, że ktoś fletem oberwał, to wiesz. Ktoś fletem oberwał. Jezus. Złą nutę pani powiedziała, no to on musiał oddać fletem. Not quite my tempo. Whiplash, ale grają na fletach. No i co, piękna sprawa, ale w ogóle ja chciałbym podziękować, bo kolejny tydzień z rzędu trafiamy do top 200 epizodów, nawet chociaż na kilka godzin. Prześcignęliśmy tych pajaców z dress code. Brawo! A przez chwilę. Przez chwilę, ale to się liczy, to jest chwila chwały. Dokładnie, że my bez żadnego, wiesz, promowania, oni macie ki ubrania. Eryk Industry Plant. Eryk Wymoczko. Eryk Wymoczko. No. Ej, yo, umiem freestylować. Twoja stara dziecichowa, yo. Nie wiem. W każdym razie, chciałbym podziękować, bo mieliśmy 174 odcinek w Top Episodes. Pchniemy Spotify. Się. Spotify, bardzo dziękujemy. Pchniemy się na górę. Się do góry. I prawie Mancena jeszcze wyprzedziliśmy, ale nie udało się. Ale to następnym razem. Musi trochę wypić i wtedy sam się położy pod progiem. Bez kitu. W imieniu Piotrka, merci beaucoup, mes amis. Piotrek tak mówi? Znaczy nie, już tak po prostu po francusku powiedziałem. A dobra, bo jeszcze cytując Piotrka i tak, a? Znaczy w imieniu Piotrka. A dobra, bo myślałem, że to jest już Pierre Parking. Srokopie. Bonjour, oplu mnie żul. Petit leżą se tu. Petit leżą se tu. Dobra, chcecie coś bez kontekstu? No. Zaskocz mnie, no. Politycy PiS wstrząśnięci występem twojej starej w TVP. No nie. Cześć, ja muszę znaleźć to. Tutaj to jest, no, to zdjęcie na Discordzie. A nie, bo on ma cały artykuł. Aha, dobra. No. Nie, ja muszę znaleźć artykuł. Czekaj. Siłowo przejęli telewizję publiczną, zrobili z niej coś takiego. Dariusz Matecki. Mam, bo to był Donald oczywiście. Wczoraj na antenie TVP Poznań wyjedł mi to... Znowu Poznań, ktoś znowu fletem strzelił. Czołem Wielkiej Polsce. Wielkopolsce. Wczoraj na antenie TVP Poznań wyemitowano pierwszy odcinek cyklu, który powstaje we współpracy z grupą Stonewall, stowarzyszeniem walczącym o prawa osób LGBT+. Gościnią premierowego programu była twoja stara. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich drag queen, co wywołało falę krytyki ze strony polityków PiS. O nawiązaniu współpracy z grupą Stonewall TVP Poznań informowała kilka dni temu. Efektem partnerstwa mają być 100-tygodniowe specjalne wydania programu Rozmowa Dnia poświęcone społeczności LGBT+.
Nagraliśmy już pierwszy odcinek i było to ogromne przeżycie. Sam moment wejścia starej w pełnym dragu do budynku stacji był bardzo symboliczny. Twoja stara weszła do budynku TVP. To było jak zdejmowanie złego czaru. Niesamowite. Mamy czary w Polsce. Czarownice. Na stacją. Chcesz jeszcze zabawniejsze zdanie bez kontekstu? Czekaj, daj mi dokończyć. Dobra, dawaj. Ale to dopiero początek. Zaproszę do programu wiele innych osób reprezentujących różne perspektywy i tożsamości. Będzie jeszcze twój stary. Gotuję. Będziemy rozmawiać o potrzebach i postulatach społeczności i wyjaśniać się prosty i przystępny sposób. Naprawdę dostaliśmy od stacji mnóstwo swobody i jesteśmy za to bardzo wdzięczni, mówił Mariusz Sulwiński, prowadzący program. Czekaj, coś jeszcze? Okej. Już sama zapowiedź wywołała wiele krytycznych komentarzy. Kolejne pojawiły się po wczorajszej emisji programu. Rozmowa z twoją starą. Zbyciem szczelnią programu Czas na Show. Drag me out na antenie TVN trwała 10 minut. Performerka mówiła m.in. o tym, czym zajmują się drag queen. No, przenoszą, bo są królowymi przenoszenia. Drag queen. Występ twojej starej w TVP oburzył jednak polityków Zjednoczonej Prawicy. TVP dzisiaj 3,5 miliarda złotych na misję mediów publicznych. PO, napisała Katarzyna Sójka, była minister zdrowia. Siłowo przejęli telewizję publiczną, zrobili z niej coś takiego, skomentował Dariusz Matecki. Aż zęby bolą, nie ma co się dziwić, że potem brakuje psychiatrów i to wszystko za 3,5 miliarda złotych z budżetu państwa, które miało pójść na onkologię, dodał Rafał Bochenek. A ty zamkniesz mordę, bo sam mogłeś przegłosować, żeby dać te kilka miliardów? Bez kitu, nie? Tak. Szacio. Ej, w ogóle taką rozkminę mam teraz. Jak jest... Twoja stara wyszła do FVP. Też. Ale czekajcie, jak i jest... I strzelała z fletę nauczycielce. Jak jest po apteka po angielsku, drugstore. No, no. No to czy jak aptekarki w tym wypadku mówicie na nie drag queen? Wiesz co, to jest A i U, więc nie do końca. Niestety zepsuję ci twój żart. Że drag queen jest przez A, a nie U. To jak złoto, drag queen, to... Fagaty na dźwigu! Nie, ty, ale jakby było drug, czyli drag queen, to byliby w Meksyku. W każdym razie. No nie wiem, no sam cały artykuł jest dla mnie niesamowity, no jakby... Twoja stara w TVP. Chcesz jeszcze lepsze zdanie bez kontekstu? Dawaj. Kojarzę twoją starą z tego, że jak była na Marszu Równości, to wpadła na nią pyta.pl. Co? I to jest nieironicznie wypowiedziane przeze mnie zdanie. Pamiętam, właśnie twoją starą z tego... Że na Marszu Równości... Że na Marszu Równości parę razy rozmawiała z pytą.pl. Wiesz co, mnie rozpierdala to, że ja nie wiem, czy mówić do niej, czy do niego. Czy identyfikuje się jako twoja stara? No to masz w artykule napisane damskie zaimki, no to... A, no, no to... A, no widzisz. Good point. Damskie zaimki nie istnieją, kurwa, nie znam polskiego. W nawiasie. Ty jesteś on, o, to on. Kurwa, aj, po polsku jest tylko on chyba, nie ma, he, him. Jedyne zaimki, tak. Jakie znam, to on, no. No. Can you stop? Ale kiedy za bardzo emotowałeś Kamil. Po co nam soundboard na Discordzie, jak jest Kamil? Najlepiej. Przepraszam. Kamil, can you stop? Proszę cię, przestań. I beg you, proszę, przestań. To nie jest soundboard podcast, tylko podcast. Jesteś w zastępstwie, pamiętaj. Pamiętam. Dobra, w każdym razie, jakby... Oh. Wiesz, jak ja skurwysynu, jedyne znajomki, jakie znam, to ten skurwysyn i tylko... ty mówisz on? Ty mówisz he, him? Co taka cisza, halo? Bo zastanawiam się, że słychać piłę łańcuchową w tle. Słychać. Tak, słychać. Dobrze. Ja słyszę. Dziękuję.
Sorry, zamyśliłem się, nie słyszałem. Nie, jest, nie, ale reż nie. That's what she said. No słuchaj, śpię łańcuchowo w tle, no łódź w końcu, no. No. Stary, nowy newsik sprzed 14 godzin, słuchaj, jak zawsze ja przychodzę z czymś ciekawym, nie? Dawaj. 57-latek jechał pijany w kasku, wiózł butelki po piwie. Policjanci z Piaseczna zatrzymali pijanego 57-letniego motocyklistę, który jechał bez kasku. Ten służy mu bowiem do przewożenia pustych butelek po piwie. Są rzeczy ważne i ważniejsze, okej? Bezpieczeństwo przede wszystkim dla piwa. No stary, no ja już to mówiłem kilka razy chyba nawet na podcaście, ale to jak ja pierwszy raz poszedłem na Juvenalia, to tam był taki sklepik, gdzie były browary i tam była gigantyczna kolejka, ale ja tam byłem 4 razy tamtego dnia, ponieważ miałem taki lifehack, że piłem browary tak tanie, że za kaucję z butelek miałem darmowy 4 browar. Ja tak łaziłem w te i we w te. I potem było, daj tę butelkę, wypier... Nie! Przez nie rusz! Nie to moje! Kierwiński, uspokój się. Więc tak samo było wtedy, no. Chłop uznał, nie, ja sobie picola, ja muszę mieć. Po co bezpieczeństwo? Ja muszę piwo przejść. Mogę być albo bezpieczny, albo spokojny. Mogę być spokojny. Tradycyjnie news o najebanym od Czarka. Tak? Ja bym miał jeszcze jeden, jeszcze mam dwa newsy tak naprawdę o najebanym. Dawaj. Jakby, nie wiem, ale nie są już takie śmieszne. Już nie są śmieszne, tylko takie bardziej przykre. Nie wiem, czy chcecie słyszeć. No jak już powiedziałeś A, no to trzeba powiedzieć B, nie? Przynajmniej moim zdaniem. Znaczy, co ty taki speedrun robisz na początku odcinka? Ja nie robię speedrunu, po prostu co ja mam więcej mówić o pijanych kierowcach, no? Nie, nic, po prostu w sensie wszystkie tematy, jakie poszły teraz są od ciebie, tak, ale słuchaj tego! No bo co ja mam powiedzieć, no pijany to pijany, no. Ty mówisz na Kamila stopa DHD, a ty, dobra, ale słuchaj tego, ty, ale słuchaj tego! Zaraz zacznie sobie sam przerywać. Jakie stopa DHD? Ja mam ADHD. No właśnie, ty jeszcze rasistą jesteś, rozumiesz, Czarek? Nie powiem tego, ale let's go dalej. Jezu Chryste. Ostatnio ktoś nam napisał komentarz pod filmem. Powiedział, chłopaki, oglądam wszystko od początku i w 15 odcinku nie zacenzurowaliście słowa na czy. Pamiętam. Pozdrawiam. Sam, jak to mówi klasyk, dawno temu i nieprawda. Pierwsza minuta odcinka, a Zbychu już od razu wali C-worda. Ale ja to pamiętam i powiem ci wprost, ja mam pasa, ja mogę. Stary, jeżeli ziomek z Nigerii mi dał, to jakby... Pardon. To nie wiem, to nie to, wiem, to kto nie ma mi dać. Ziomek z USA, to wtedy jest prawdziwy pas. Z Nigerii to oni tam... To wszyscy oni mają to dosłownie w nazwę koloru wpisaną, no. Jak nie stamtąd, to skąd niby mam mieć? Ej, wiesz co, najbardziej mnie rozwala, jak zawsze są te, wiesz, takie... Can you tell me how this country is named? Hey. Niger. Correct, Niger. Tak, jeszcze można Niger mówić ponoć. Bo to francuska wymowa. Na francuskie, nie? No. Ale jakby, czy... Ja się boję powiedzieć tego po polsku, bo ja nie wiem, czy YouTube nam nie da czerwonego wtedy. Przeliteruj. Boże, nie. N-I-G-E-R. Takie fajne państwo. Chyba w centralnej Afryce. Kongo? Nie, ale... Co? Jakie czasy nastały, że nie można powiedzieć państwa w Afryce na Twitchu? Bo już jest, że jestem rasistą. A jakie czasy nastały, że nie możesz powiedzieć państwa na Bałkanach? A! No. A! Czarnogóra. Black Mountain? Ej, po angielsku nie serio. Nie. Black Mountain to w Falloutie. To... Monte, Monte, Monte ten, Monte. Monte, no.
Monte, takie, no. takie danonki z czekoladą. No. Monte. Nie, bo po angielsku ci pamiętam, jak oni się tak zesrali. Where do you live, my man? In Monte. Oh, you racist piece of shit. No. Ja pamiętam. Albo pamiętam. No, a mów, sorry. Często w Stanach oni zapominają, kurwa, że istnieją inne języki, nie? Tak jak wiesz, po koreańsku. Też nie mogę tego powiedzieć, no. Jakby to jest takie... YouTube jest tak zesrany po angielsku, że jak powiem słowo po innym języku, to ludzie powiedzą, że rasista, słowo na N. Są z tym żarty cały czas robione przecież, nie? No nawet że... na TikToku były jakieś takie piosenki, że jeżeli nie jesteś rasistą, to nie zaśpiewaj tej piosenki, a leciał jakiś kurde K-pop, no i tam padało coś, co bardzo podobnie brzmiało do pewnego słowa na... Tak. Pamiętam, że właśnie się śmiali jacyś Koreańcy, że w sensie były skecze po prostu Koreaniec i czarnoskóry i było... No. Tak, że to było. Znaczy you. This means me? Yeah, it means you. Oh, you motherfucker. Albo był taki skecz, że było chyba... był jeden biały gość i chyba było dwóch ciemnoskórych. Że tam ten drugi ciemnoskóry ziomeczek po prostu mówi za tego białego N-worda. A, tak, pamiętam, to też jest dobre. Where's my money? N-word? Pamiętam. No to było bazowane bardzo. To było z tego, z Love Factory. Mam dosłownie przed oczami, jak on wpierdziela tego danonka, nie? Bez kitu. Nie, ale wiesz co, jakby moje ulubione takie skecze, to znaczy powiedzmy skecze, pisane żarty, to jak jest jak on się nazywa. W sensie jest to Saturday Live Night, SNL. No. I tam jest tych dwóch prowadzących, jeden jest czarnoskóry, jeden jest biały. I oni sobie piszą nawzajem żarty, ale żaden z nich ich nie widzi przed tym, jak czyta. I Jezu, zawsze te żarty są takie mocne. Zawsze, one po prostu są przepiękne. Jak chcecie sobie obejrzeć, to ja naprawdę polecam, bo są naprawdę dobre. O, stary. Nie wiem, czy pamiętacie taką jedną sytuację? Była taka jedna piosenkarka na SNL, nie pamiętam ona jak już się nazywała, ale była spora kontrowersja, bo ona wzięła obrazek z papajem i go po prostu rozdarła na pół, bo... O coś tam chodziło, jakaś zadyma była. To ona nie była z SNL-a, tylko na SNL-u. I to była, ja już ci mówię, bo ja wiem, o kim ty mówisz. Tylko muszę wygrzebać. To nie była ta... Ona z Irlandii była, nie? Chyba tak. Czekaj, Boże Święty. Czekaj. No, Sinéad O'Connor, no. No. Prawdopodobnie zbaczerowałem, jak to się wymawia, ale to nieważne. Oh my. To się mówi Sinéad czy Sinéad O'Connor, ale O'Connor na pewno. You butchered it, you Słuchaj, fucking twat. Ciebie... O, oh, fuck me ass. Mam do ciebie lifehack. Are you Słuchaj, wanking that life... cock? No mów, Czarków. Mam do ciebie lifehack, możesz wpisać w Google i się napisać Sinéad O'Connor i żeby ktoś ci to wypowiedział. Ona już nie żyje przecież, ale... No tak. Sinéad O'Connor pronunciation. Nie żyje? No. No nie żyje. Nie wiem, chyba od dwa roku? Lata? What the... Sinéad O'Connor, no. No nie żyje. Zmarła. Damn, nie słyszałem o tym. Nie słyszałeś? Chyba nie. Było nawet o tym głośno. No właśnie, no tym bardziej się zdziwiłem, nie? Że wiesz, 9 stycznia ujawniono przyczynę śmierci. Aż dziwne, że TVP nie powiedziało, mamy to. Zmarł z przyczyn naturalnych? Aż dziwne, że TVP nie miało reportażu, mamy to, ta co papieża szkaluje. No zobaczymy, jak my ją teraz poszkalujemy. W szoku jestem po prostu. Ja to TVP Republika akurat. Teraz TV Republika, ale wtedy jeszcze TVP. A propos no to TVP Republika mówię. A propos TVP Republika. Propos TVP. Wszyscy wiemy jaki nasz Sejm jest i tak dalej. No ale właśnie, czego ja się nie spodziewaliśmy, to że będzie kurwa gra o Sejmie. No właśnie, bo ja myślałem, że recytację do tego nawiążesz, a nie do Żukowskiej.
No, ale leciałem na spontanie, także wiesz. Zrozumiałe. No, same the game. Same the game. Jak coś będzie na Steamie, dodajcie do swojej wishlisty. Mnie kupili, nie? O Zbyku się dowiedział dosłownie parę godzin przed nagrywkami, więc wiecie. Jakie parę godzin? 10 godzin? No już teraz już 10. Dobra, tam. Parę godzin przed podcastem to ja śpię. Wszystko tłumaczy. To akurat prawda. W Łodzi tak samo było. Wstaję. No. Zbychu też zaspał w Łodzi? Nie, tutaj, tu na moją obronę, to on przyjechał wcześniej. Znaczy wiesz, to akurat był pierwszy raz, kiedy ja pojechałem tak samemu, nie? Sam autem. No i było tak, że dzwonię do Szymona i mówię, no słuchajcie, ja już jestem jak coś. A mówię, że kurde, no to ja chyba muszę Zbycha ogarniać. No to tam chyba też tobie dałem znać, że już jestem. Znaczy nie, to było tak, że ty napisałeś, jak napisałem, że jestem, a potem nagle ty, było coś, że a, ty już w Łodzi jesteś, dobra, czekaj, podam ci mój numer i... Tak, bo to było tak, że ten, że ja chyba napisałem, no jestem, czy coś ten deseń, a tak, ty tak. Pytasz, dobra, to co, to gdzie się łapiemy pod manu, a ja, a, że ty w Łodzi jesteś, ja miałem na myśli, że pod telefonem jestem. No. Nie, ale bo akurat w Łodzi było pod fajnie. Telefonem też trzeba poczekać. No. Też to jest... Bo zasada jest taka ze Zbychem, że on jakby chciał, to by się zniknął kurwa na 3 tygodnie i by go nie było, ale nie może, bo ma podcast i musi być. Kiedyś tak robiłem. Kiedyś moi znajomi wydzwaniali moich innych znajomych o to, czy żyję. I potem było, siema, słyszałeś coś od Zbycha? Nie. A bo ja od 3 miesięcy, boże, 3 tygodnie nie mogę się dodzwonić, ja od 2. Ej, to jest ten moment, jak... To jest ten moment, jak ci znajomi, co wychodziłeś z nimi na podwórko za dzieciaka, dzwonią domofonem. Dobry, Zbyszek jest? A widzisz, a ja nie z bloku, to wszystko się wyjaśnia. Ale tak też na przykład mogą być domofony w normalnych domach, nie? Nie, to jest, powiem ci, że to jest... Łodzi? Tego nie wymagam. Nie, powiem ci, że to jest propaganda blokowiskowa, ja się sprzeciwiam propagandzie blokowiskowej, bo to jest... To ja zauważyłem, ja gadałem z innymi moimi znajomymi, co też na działkach mieszkają, to oni też mają coś takiego, że jakiś taki dziwny, jak byłeś w wieku, tak nazwijmy, powiedzmy 13-12 lat, to za każdym razem, jak podchodziłeś pod ten domofon, to taki stresik łapał, że a czy ty pamiętasz numer, a czy ty pamiętasz nazwisko? Nazwijmy to po imieniu, R. Kelly wiek, tak? Nazwijmy to po imieniu. Nazwijmy to po imieniu, Ohio Giat Dzień. Ohio Giat Dzień. Gun Dzień. No to zawsze był taki stresik, tak nigdy nie wiesz co powiedzieć do końca, nie wiesz czy zacząć od dzień dobry, czy to ja, czy tam słychać po drugiej stronie wyraźnie. To jest taki obcy koncept dla dzieciaków z działek. Czarek, wysłałem ci na czacie tutaj Same the Game trailer. Widzę, czekaj. A w drugą stronę z kolei dzieciaki z blokowisk nie rozumieją tego, że na nie wszystkich działkach dzwonki działają. Albo że są więcej niż jeden i nie wiadomo, który wcisnąć. I jak nie pytają, to zakładasz z góry, że oni wiedzą, czy wcisnąć, czy nie wcisnąć, czy zadzwonić do ciebie. I to są wieczne takie, widzisz, to jest prawdziwy konflikt tutaj klas społecznych w Polsce. To nie chodzi o, nie wiem, tych, jak oni mają, ci co tak o Hemingwaya słuchają, Marmurowcy? Żugajki. Żugajki? Czy ja dobrze słyszałem? Żugajki? Tak. Julio Żugaj, gdzie ty jesteś? Wykupiłem Meet and Greet. Chcę poprawić TikToka. A, Patrycjusze, czy... No to prawie to samo ze Żugajki. To... Nie, Żugajki są najbardziej opresjonowaną klasą społeczną w Polsce. One chcą się tylko odwiedzać na spotkaniach z Żugajką. Umarł w 1924. Witamy w 2024. Witamy ponownie, Włodzimierz Lenin. No, generalnie to wiecie, bo już gejowy miesiąc się zaczął i wesołego geja, ale przepraszam, bo ja czekam na miesiąc żugajek, nie? Bez kitu. Wiesz kiedy? Kiedy?
to wrzesień, bo wtedy się wojna zaczęła. A to nie powinien być październik w takim razie? Nie. Rewolucja nie, październikowa? Nie, bo to one są opresjonowane, więc tak jakby, wiesz, wojna się zaczęła 1 września, to one od 1 września mają cały swój miesiąc, bo, wiesz, są opresjonowaną grupą społeczną. Ale... Hello, new racial profile drops. Honey, wake up. Ja tam niszę się betliczną. Nawet Lewandowski jest żukajką. O, to dlatego go Ania tak... tak. Go w dupie. A Trump ogląda Skibidi Toilet, także... Drogi panie, były prezydencie Stanów Zjednoczonych, wszystkiego Ohioris. Z okazji dnia ale... Ohio. W ogóle na Trumpa chyba coś napadła policja, czy coś takiego? Napadła policja, co? No gdzieś widziałem jakieś zdjęcie na X-ie, że on już stoi taki, wiesz... Znaczy przesłuchania trwają z nim, nie? No. Znaczy nie, to było takie... Ej, ale... No mów, Czarek. Ja bym w ogóle poleciał takim tematem odnośnie Ani Lewandowskiej, co on odpierdala Robercikowi. Co, baciate? Bo są różne głosy. No baciate, nie? Mhm. Jakby... Wiecie, bo ludzie mówią, o kurwa, co wy, tacy jesteście, i nie wiem, jakby... Idealni? Słowo jest, nie idealni, tacy, wiesz, chodzi mi o to, że oni są tacy sfokusowani na nią, że patrzycie, co ona robi, zostawcie ją, ona sobie tylko tańczy, wy coś popierdoleni jesteście, że myślicie, że to są jakieś seksualne pozy i tak dalej, nie, kurwa, co wy myślicie, że ona zdradza Robercika, kurwa, a tak z drugiej strony sobie popatrzysz, czy ty chciałbyś, żeby twoja kobieta, kurwa, na oczach całej tak naprawdę Polski robiła takie coś tobie? Że kurwa tańczy z jakimś spoconym kurwa Hiszpanem, robi jakieś dziwne pozy, nawet nie muszą być seksualne, ale dziwne pozy, wiesz, tańczy i nie wiem, dla mnie, ja bym się czuł w ten sposób, jakby moja kobieta tak zrobiła, czułbym się nieszanowany, kurwa, tak szczerze, nie? Mamy tak to, jakby... widzowie, mamy konserwatywnego Czarucha. Był Anka Czarucha, był Lewak Czarucha, jeszcze Komuch Czarucha i wszystko się będzie zgadzać. Nie. Ja jestem awatarem, mam po prostu wszystko w sobie, nie? Kompas czarkolityczny. Nie, ale tak szczerze, nie? Nawet nie chodzi o to, czy jesteś jakiś bardziej konserwatywny, czy mniej konserwatywny, tylko no po prostu jakby ja sobie nie wyobrażam, żeby moja partnerka tak coś odpierdalała. Awatar, się, legenda, wiesz, chodzi, czarka. Nie, ja nie to... wiem, no... No mów. Nie dość, że patrzą na niego w taki sposób, i mówią, a kurwa, kikakult jebany, nie? Mhm. I wiesz, ona to robi i oni pewnie są świadomi tego, ona nadal kurwa to robi. Remedium, nie? Jest proste, teraz Lewandowski musi się zapisać na lekcję tańca. Bez kitu, z jakąś hot Hiszpanką, nie? A no. Klara obok, kurwa, tato, jedzenie. Jakie jedzenie, to ruchać będę za. Puszczaj Julię Żugaj, zaraz strzelam gola. Jakąś Hiszpankę, no i szuka numeru kontaktu do Salmy Hayek, Penelope Cruz albo Sofii Vergary. Za stare chyba. Salma Hayek to, żebym... po mitu jest bardzo grzeczna, proszę jej nie rozpominać. Ona nigdy nie chciała i ona nigdy się nie zgadzała. A w ogóle to było wymuszone. Nie, ja będę z tego żartował po dziś dzień i mam to w dupie, czy to dla kogoś jest smaczne, czy niesmaczne. Salma Hayek totalnie się przyczepiła do tego, totalnie, kurwa. Ja nie wierzę, że było inaczej, naprawdę. Wszystkie te typiary wychodzą, ciężkie oskarżenia, a ona, no bo dostałem film Zadanie dupy. Ale jakże zadanie dupy? No powiedzieli, że jak dam dupy, to dostanę film. I dałam. Chyba podobno... Co? No podobno tak sytuacja... było ze Salmą Hayek, no! Podobna sytuacja też chyba była z Halle Berry. Znaczy Halle Berry, przepraszam, literówka. A tego było... to ci nie powiem, bo aż tak nie obserwowałem. Było coś takiego, że... no ta, co grała w Kobiecie Kod i X-Menach. A bo ona ma 57 lat! O kurwa. A, do Meksyk, okej, okay, dobra, rozumiem to. No, bo ona była w Desperado, stary. Aj, biabor. I w dawno temu Meksyku też była. Nie ojej, była ojej, chyba ojej. Tylko w El Mariachi. Bo tam chyba w ogóle inni aktorzy byli. Nie było jeszcze Banderasa nawet. Ale w Desperado była. No. I na co to było? Dziękuję. To było podsumowanie mojej opinii o Salmie Hayek. Ale nie, z Halle Berry była taka sytuacja, że
Halle Belly, no kurwa, Jingle Bells, Jingle Bells. Jingle all the way. A nie Halle Berry po prostu? Znaczy, przepraszam, mi się czasami myli, po prostu jak chcę powiedzieć jedną, no to wymawiam przez przypadek drugą, nie? No, było coś takiego, że właśnie chyba też miała dostać film za, dajmy na to, popuszczenie szpary, bo była jakaś afera z tym związana jakiś czas temu. Dajmy na to popuszczenie szpary! Kamil, kurwa. To jest kurwa, ja mam wtrąbek do tego, ordynarna kurwa. Niereformowalna dziwka. Dajmy na to popuszczenie szpary. To jest dokładnie to, co wtedy mówiłem, kurwa. Elokwentny język powiązany ze zwyczajnym. Pejoratywnie mówiąc, dała dupy. Pejoratywnie? Negatywnie? What the fuck did you just say? Czy można negatywnie dać? No właśnie, kurwa, co ty właśnie powiedziałeś? Można zabrać dupę, to wtedy to jest negatywne danie dupy. Kurwa, czyli negatywne danie dupy, czyli dwa minusy daje plus, o co ci kurwa chodzi? Can't have shit in Detroit. Zabrali mi dupy. Stary, odnośnie tego ja widziałem jakiś post na TikToku, nie? Typiara mówi, no wchodzę na Hinge, żeby sobie tam, wiesz, podbudować jego, nie? A tam kurwa jakieś typy do niego piszą. Did he stole your ass? When you say LMFAO too many times. Naprawdę. A ta typiara taka kurwa płaska z tyłu faktycznie. My ass was laughed off. For real. Wracając z Halle Berry, ta co ma fryzurę jak szczur z kanału, no. Kto ma wiedzieć, ten wie. Dobrze, że nie powiedziałeś nie jego imienia, Potter. Niegrzeczny Szymonek. No bo no, o tym to chodzi, no to żeby to tylko jedna osoba załapała i ta jedna osoba wtedy powiedziała kurwa! No, więc... No, dokładnie, więc o co chodziło z tą, co ma fryzurę jak szczur z kanału? Wracając. Było tak, że chyba na jakimś meczu koszykówki czy coś takiego, no to było kilku producentów filmowych. Oni tam coś mówili do niej, hej, coś takiego. A ona nawet udawała, że ich nie zauważyła. Aha. A było wcześniej jakieś backstory, że wcześniej było zupełnie inaczej, kiedy potrzeba było, żeby zagrała w jakimś tam filmie czy coś. Aha. Znaczy, to ja nic to o tym jakieś... nie słyszałem, ale... Znaczy to jakiś czas temu była jakaś taka sprawa, a ile prawdy w tym ostatecznie jest, no to chyba tylko oni będą wiedzieli, nie? No tak. Nie, wiem, że już ktoś napisał wkurwiony komentarz i ktoś powie, że ale zbiechu, przecież to podchodzi pod mobbing. Jasne, pewnie, zdaję sobie sprawę. Po prostu ona tak to opisywała, że to aż goofy wygląda. Wiesz, tutaj wiesz, no wszyscy pamiętamy Harvey'ego Weinsteina, kurwa, co tam się ciągnęło, no nie, jakie historie za tym szły, kurwa, no nie, co tu się zdarzyło, no i nagle przychodzi Salma Hayek, tu ja też jestem poszkodowana, powiedzieli, że jak dam, nie, jak zagrasz mi w filmie, to zrobię ci lodę. No i zrobiłam. Jak zrobię ci loda, to kupisz mi loda. Jak zrobisz mi loda, to zrobię ci desperado. Jak zagrasz mi loda, to zrobię ci filmie. No, wiecie, że jest taka urban legend, że jak była ta jedna scena, że Salma Hayek wsadziła Quentinowi Tarantino stopę do mordy, to on już nigdy później nie umył zębów. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to Tarantino napisał tą scenę. Tak. Właśnie mnie to zastanawia. Najbardziej mi to rozpierdala, że chłop miał 300 IQ. Chłop ewidentnie uwielbia stopy i napisał scenę, w której miał sam wkładane stopy do mordy. Ja chciałbym powiedzieć, że może to jest czas, żeby znormalizować fetyszystów stóp, jakby wszyscy moi ulubieni reżyserzy to fetyszyści stóp. Nie, Quentin nie. Tarantino, Vince Gilligan. Najgorszy take kurwa ever, człowieku. Jakby... Nie wiem, ja gotować. Jestem pewien, że to było tak, że nagrywali to, nie? Nagrywali tę scenę i było tak.
on wiesz, scena wyszła idealnie. Wiecie co, poprawmy jeszcze tak na pewności. No. Zobaczmy, czy da się to jeszcze lepiej zrobić. No, zagraj to troszkę w inny sposób tymi stópkami, okej? Okay? Po pięciu ujęciach tak, jest jak, czeka, jeszcze za czysta, znaczy... I tak jak ten, tak jak Deep The Voice'ach w pierwszym odcinku, zdejmuje ich spodnie nagle, co? Masz ciasny dupsko jak twój stary, co? Wiesz, oni kończą scenę, Hajek zakłada z powrotem buty, a Tarantino nie, jeszcze raz, jeszcze dubla. Nie zakładaj, nie opłaca się. No to dobra, to inaczej, to w drugą stronę. Za każdym razem jak spotkacie jakiegoś stópkarza w internecie, zapytajcie, czy nie wybierał się może na łódzką filmówkę. Może to jest rozwiązanie. Może to jest ten, wiesz, ten... Jakby to powiedzieć, ta ostatnia rzecz, którą potrzeba do sukcesu, nie? No. Musisz być pierdolnięty i musisz lubić akurat stopy. To jest... to rozwiązanie, które przyszło właśnie z wiekiem. Tak, jedyne co... Jedyne zastrzeżenie tutaj jest takie, żeby nie puszczać ich potem do Nickelodeon. To jest ta jedyna gwiazdka, a tak to spoko, wydaje mi się. Dan Schneider referencja? Jeszcze jak... Jeszcze ja? O Boże, o przepraszam. No, a propos opłacalności. No na pewno Marvelowi nie opłacała się współpraca z McDonald'sem do promowania Kapitana Ameryki 4. Tak, a przede wszystkim opłacałoby się zatrudnić kogoś, kto odpowiada za informowanie tych firm, z którymi masz kolaborację, o ramówce MCU. Tak. Spokojnie, Czarek, spokojnie, wytrzymaj. To dosłownie to będzie temacik, który zajmie półtorej minutki, max. Także będziesz mógł się też z tego pośmiać, bo to jest upadek Marvela, także spokojnie. Nie mów mu tak, bo on odpala stoper w tym momencie. Dobra, no to zrobię szybko. A więc jest tak, że jak mamy ten film Captain America The New World Order, no to miał wyjść w tym roku, o ile dobrze pamiętam, ale tak, został przesunięty. Tak, według starej namówki. Tak, no. Tak. No i później chyba został przesunięty na przyszły rok, potem chyba na 2 lata. Tak, dwa razy tak zmieniono tytuł. Tak. No i oni mieli deala z McDonald's, żeby zrobili zabawki do Happy Meala dla dzieciaków. Problem w tym, że oni już wiedzieli, co tam się będzie działo w tym filmie. Kto się pojawi, kto się nie pojawi, jakie będą w ogóle chyba plot hole. Znaczy plot hole, Boże. Już wiedzieli, jakie plot hole będą, to brzmi jak MCU. Tak. Już wiedzieli, jak będzie szła fabuła. No i po prostu wypuścili. Inaczej. Było tak, że stwierdzili, a niby miało już w tym roku wyjść. A już, skoro już zrobiliśmy te zabawki, a wypuśćmy to. Co? 2 lata przed? A chuj, będą mieli zajawkę. No i wypuścili zabawki do Happy Meala, gdzie po prostu one wyglądają jak pluszowe Funko Popy. Tak, i to jeszcze jest pół biedy. Tak. Bo dzięki temu znamy wszystkie ważne postacie w filmie. O których nikt nic nie mówił. Tak. Jak jest ta scena z Daredevila, że Kingpin po prostu zabija jakiegoś tam dziennikarza, no to Kevin Feige jest jak do McDonalda. I'm not here to threaten you, I'm here to kill you. Nie wiem, czy niektórzy widzowie sobie życzą, ale generalnie, no, żeby, w sensie, żeby przywołać, co to za postacie, ale można powiedzieć to w ten sposób. To tak jakby były materiały promocyjne Endgame, i byś dostał zabawkę na przykład, że będą dwie Nebule, no nie? O co z tym chodzi? Albo zabawkę, że Tony ma rękawice nieskończoności. Aż tak to chyba nie, bo aż tak to nie wiemy, co w tym filmie będzie, ale no tak no, sporo takich twistów and turnów. No to tak jakby na przykład, materiały promocyjne były do Far From Home i byłoby tam na przykład pokazane, że wiesz, że Mysterio będzie villainem. Coś na tej zasadzie, nie? Także pół obsady filmu już znamy, mimo że Marvel nawet nam nie powiedział. Nie, no i co, no i fajnie. No. No nie wiem, biedny... Czarek, może też słyszeliście tą erę, że były jakieś pogłoski, że Ant-Man po prostu zabije Thanosa wchodząc mu do dupy i się powiększając w Endgame. To nie były plotki, to była fanowska teoria, ale potem ludzie tego wymagali. Ale kurwa, w końcu by było coś ciekawego. Ale słuchajcie, co wy jesteście?
Wy jesteście kłamliwymi kurwami, bo już 3 minuty minęły. Mówiłem, że nie mówiło tak, no. Kłamliwe kurwy, nie wiem, podcastowe, 301. Ja was dojadę, ABW już jest powiadomione. Już poszedłem z tym na policję. Ja już mówię. I co? 10 tysięcy za twoją głowę. Właśnie, Szymuś, chcieliśmy cię uspokoić. Patrz, widzisz, wywaliliśmy Piotrka Petera z Palejder Zjeba z podcastu za konotację z pewnym gościem, który też zakrywa mordę. Tak zwanym makaroniarzem od Lubelli. Zadowolony, wygrałeś. Od dzisiaj będziemy mówić tylko i wyłącznie o prawdziwym guru, który mówi o prawdziwym męstwie. A mianowicie mam na myśli Romana Warszawskiego. Twoją starą. Mam na myśli twoją starą. Zadowolony, Szymuś, wygrałeś. Kolejny sukces inicjatywy. O Jezus. Nie, ale wiesz co, jakby patrząc na to, co my, jakby go wkurwiliśmy na tym Twitterze i na nas film poszedł, ja nie oglądałem tego filmu, oglądałeś? Wiesz co jest najlepsze? Że ja to widziałem następnego dnia, on jeszcze tego samego dnia to puścił, kurwa. No ja mówię. On się wkurwił na Twitterze i to nagrał. Ciekawe, jak kurwa research zrobił, jak to tego samego dnia nagrał. On ja takie... uwielbiam te... Hurdur, ja muszę nagrać ten filmik, bo przecież oni muszą wiedzieć, że inicjatywa na rzecz walki z hejtem na kario nie śpi. No, włączę się, kurwa, laptopie! Nie, ale chłop, dosłownie... Ja po prostu patrzyłem, jak on po prostu się gotuje w środku, kurwa, jak się go nazywa, od tych jogurtowych. Naprawdę. To było przepiękne. Tak się gotował. Słyszałeś, jak mu ciśnienie skoczyło, jak przesunął na mojego tweeta? Nie oglądałem. No bo właśnie on pokazywał tą nitkę, no nie, i wiesz, i tam było słychać, że mu coraz mocniej pikawa napierdala, no nie? I w pewnym momencie, bo ogółem w tym filmie pokazuje tylko i wyłącznie ten wątek z tobą, no nie? Ale potem jest moja odpowiedź, gdzie ja wysyłam ten fragment, co Karioner mówi, że tylko ten, co jest ładowany w dupę jest gejem, nie ten, co ładuje chłopa w dupę. I jak on zjeżdża na tego tweeta, to nagle jest takie, i ten kurwa... Ale piękną robotę zrobiliśmy, Zbychu. Naprawdę. Jestem z nas dumny, że już jesteśmy w całym trio w sekcie Petera Spiderzjeba. Bez kitu. Gdzie są moje pieniądze od makaroniarza? Trójca święta. Co do tematu, ostatnio widziałem TikToka i czekaj, ja go puszczę w tym momencie. Gościu, jest to ten TikTok z CS-a i gościu tak, wiesz, nie zabija i krzyczy, I'm gay, a potem, there's nothing wrong, what? Nothing wrong with that, nothing wrong with that. O, Boże dupie. Święty, pamiętam, że był koleś, który miał taki challenge na Twitchu, że za każdym razem jak przegrywa, to mówi, że jest PDF-em. Nie zgadniecie? Tak, dostał bana. Wow, serio? Nie spodziewałem się. Co nie? Okazało się, że ten risky challenge był jednak bardziej risky, niż mogło mu się wydawać. Zaskoczenie, szok i niedowierzanie. To ciekawe, co by zrobili z tym dzieckiem, co się przebrało za predatora tego z filmu. Nie wiem, kojarzycie ten filmik? Znaczy, był taki filmik na TikToku czy tam na YouTubie, chyba w shortsach, że było coś takiego na Halloween, się dzieciak przebrał za tego predatora z filmu. No i gość się pyta, who are you? I am... Ty. O nie. I dzieciak nie wiedział, o co chodzi. No. A wiesz, co ja nie wiem, o co chodzi? Nie, w sumie to jest dobry segue. Dokładnie tak mogę opisać to, co powiedział Kizo na koncercie, bo tyle zrozumiałem. A wiem, widziałem to. Tak. Wziąłeś to... Na Twitterze. Tak, tak. Udostępniłeś. Napisałem nawet, że czy ma ktoś wersję z napisami, bo ja ni cholerę nie rozumiem, co on tam pierdoli. Więc jak coś, ja teraz gaduję, bo taki jest kontekst, że w sumie nikt nie zna kontekstu. Kizo wyszedł na scenę i powiedział, najebany. I zaczął śpiewać dalej. Znaczy śpiewać to dużo powiedziane w wypadku Kizo. Ale w każdym razie była taka sytuacja, że na koncercie Kizo nagle się zatrzymało wszystko i on coś tam, że... Co ty mówisz?
A tu zrobił, że no i najbany, no. No pierdolę, to nie przerywa koncertu. Przez bazgłębę, to był najbany. I ja chciałem tylko pochwalić Kizo za nienaganną dykcję. Wydaje mi się, że kontekst jest taki, że tam, nie wiem, może chłop zasłabł czy coś i on i Kizo uznał, że chłop jest chyba najebany i że nie będzie przerwał koncertu z tego powodu. Najebany była to jakaś taka, była jakaś taka malutka nadzieja, że być może on się, że być może... Czarek, nie! Że być może publiczność... że być może publiczność krzyczy to do Kizo. Że przyszli na koncert i zaczęli do niego krzyczeć wypierdalaj, wypierdalaj, ale potem dosłyszałem, tam było najebane to do domu, wypierdalaj, wypierdalaj, więc niestety nie. Publiczność upadła, miliony muszą słuchać Kizo. Ale no, chciałem to tylko tak sobie dodać, że jak ja uwielbiam, jak raper nie potrafi się wysłowić na własnym koncercie, zawsze mi to... Klasyka. Zawsze mi to przywraca wiarę w ten gatunek muzyczny, prawda? Kierwiński. Gdyby... O, Kierwiński się nadaje na rapera, zdecydowanie. On to taki mumble rap by robił. O strażakach na przykład. Ej, wyobraź sobie... Wyobraź sobie Kierwińskiego... Ja wolę brzegi rwieś. Wyobraź sobie Kierwińskiego, który właśnie rap goda wtedy nawala, będąc pijanym. Nie, on właśnie... On mi by bardziej pasował pod, żeby robił ten... ten, jakiś, wiesz, naśladownictwo papieża na przykład. Bo ton głosu miał podobny, tylko dykcja gorsza. Ej, był taki gość, co był dziennikarzem, no i udawał papieża, że było co prawda, co noby. No to właśnie, no mniej więcej no takim tonem mówił Kierwiński, tylko że gorszą dykcją. I by wtedy mówił, że pozdrawiam wszystkich strażaków. Cześć, ja spróbuję zrobić Kierwińskiego, co robi rap goda. Proszę, nie. Stop. Dobra, to jest idealny moment, żeby zrobić szybki segway, póki nikt nie ten... Zbychu, nie, bo ja mam jedną ważną rzecz. To jest post na Facebooku, słuchaj. Jaką wspaniałą osobę znasz urodzoną w maju? Ktoś skomentował. Moja córka, 19 listopada. Listopad, majka, faktycznie. Dzięki, Kamil, że wytłumaczyłeś. Nikt by nie zrozumiał żartu. Nie mogę z was, kurwa. Nie mogę, kurwa. Chyba raczej będzie najgorszy odcinek. Dla mnie jest najlepszy póki co. Jezu święty. A zastanawialiście się, jakby wyglądał WhatsApp Ludwika Boskiego? Nie. Czy ty zaraz... Tata Agata, numerek póki żony nie ma w domu? Gówniarz jeden, nie odebrałeś mnie ze szkoły znowu. Maro, chlanie ranie 20 u ciebie. Natka, składam pozew o rozwód. Piwko, wypij mnie, jestem pyszny. Gówniarz 2, co robią majtki Agaty u ciebie na biurku? A gówniarz 3? Nie ma. Nie żyje. Nie żyje. Cytata Agata. Wiesz co, z tym listopadem to mi przypomniałeś. Lubię takich, co krytykują. Pan cokolwiek oddał do domu dziecka, żeby się wypowiadać? Trójkę dzieci, a co? Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. O Boże. Kurde, dziwnie to zabrzmiało, jak parę minut wcześniej Czarek mówił o Gunigu i Dniu Dziecka, a potem ja jeszcze walnąłem o dzieciaku, co się przebrał za predatora na Halloween. No, dumni z siebie jesteście, macie rozumigodność człowieka, no właśnie. Bo wiecie, kto ma? Nasi patroni! Tak jest! Dokładnie. 58 minuta, 24 sekunda. Dalej daleko do rekordu, bo poprzedni rekord był ponad godzinę. Aczkolwiek... Półtorej. Łocie, panie. Prawie na sam koniec żeście mówili to. No, zrzyga się jeszcze. Na środku. A podtrzymasz mi włosy, uwu? Uwu.
Szybko, zwykło, czy ty przed tym bekaniem piłeś Sprite'a i... Piłem sobie marki, której nazwy nie wypowiadamy, ponieważ nam nie płacą, ale cytrynowego, który smakuje prawie jak Sprite, czyli zajebiście, czyli w sumie się zgadza. Znaczy mógłbyś powiedzieć, tylko by była cenzura. Ej, Zbychu. Nie, no nie, Zbychu, po co cenzurować, po prostu robimy strajk, ja ich nie reklamuję, dopóki nam nie zapłacą, to jest prosty koncept. Ej, Zbychu, może chcesz napisać do nich maila? Ej, ja się ram sponsoring? Tak, i myślę ten fragment, jak bekam. Dajcie, dawaj. Dobra, w każdym razie dziękujemy naszym wspaniałym patronom, którzy mają rozum i godność człowieka, a są to... Tylko czekaj, muszę jeszcze filtry wklepać. Saved filters, czytanie, apply filters. Tak jest. Dobra, a więc lecimy. Riksu, Taweł Panajno, 415, jeden Judasz, Kurczak Joe, Korwin obszczał Realme na rynku w Kaliszu, Eddie Edge, rozepchana kozica, rozepchany kurczak. Kocham osoby pochodzenia afrykańskiego, rozepchany buber, rozepchany chomik. Quarter X, nie jestem w szpitalu, choć naszczałem do basenu. Rozepchany orangutan, ofensywny Sebastinow 24, Rychosław, rozepchana krowa. Rozepchana Floppy. Rozepchany jeżozwierz. Zbysiosławie, jak to jest się opierdalać przy rozdziałach, dobrze? A bardzo dobrze. Fuchcio 02 oraz rozepchany Zyzuś Tłuścioch. Czy jak to jest się opierdalać przy rozdziałach? Dla mnie to nie jest tak, że dobrze czy niedobrze. Także dziękuję wszystkim rozepchanym patronom i tym nierozepchanym też. Mam nadzieję, że 415 jest ucieszony z tego, że przeczytałem całą jego ksywę. Liczyłem, naprawdę liczyłem. Ile tego padło? 20 coś? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na dziewięć, na dwa, na dwa, jeden, dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa, pięć, dwa, sześć, dwa, siedem, dwa, osiem, dwa, dziewięć, 30, 31, 32, 33. 33 razy. Ja pierdolę. I mean... Mr. Beast to zrobił, więc ja też to zrobiłem jakby skill issue, nie? Co na pewno nie jest skill issue, to to, że ci patroni mają również dostęp do przedpremierowych... Przedpremierowych premier, tak Zbychu, zajebiście. Mają przedpremierowy dostęp do odcinków, nie wiem, podcast. Do odcinków, nie wiem, podcast. Jak i również innych produkcji, nie wiem, podcast. Jak na przykład... Jak i również... Do innych produkcji, nie wiem, podcast, czyli na przykład, nieważne, od pakietu Asbestium macie dostęp do naszego wspaniałego Discorda, gdzie tworzą community takie specjalne osoby, jak na przykład ja. Ja też. Jesteś specjalny? Jestem specjalny. Na tym polegał żart, ale dobra, w porządku. Dobra, kto jest specjalny i chce tworzyć community, ręka w górę? Ja podnoszę. Ja podnoszę moją trzecią rękę. Czy nogę, znaczy co? Co? Ale no, to właśnie. Nie, wiesz co, bo dopiero w połowie zdania się skapnął, że powiedziałem specjalne, a nie wyjątkowe. Ale I guess I'm both. Subskrypcja Panda gwarantuje wam uwzględnienie na grafice. I czy coś jeszcze tu można dodać? No to, że jest jeszcze Rockefeller, ale to nic nie daje więcej. Nie, Boże, jakie Rockefeller? Co ja pierdolę? Zapisz minutkę, Czarek. Ten. Kurwa, Boże święty, mam wylew. Boże święty. Pakiet tyle, co w Berlinie na ulicy leży, nie daje nic więcej poza flexem, że płacicie tyle, ile w Berlinie na ulicy leży. I tak samo papajowa, co jest tylko i wyłącznie dla mema. Także tego się nie kupuje, chyba że dla mema. Prawda, Sylwia? Prawda, Taylor Swift? Co? Prawda, Taylor Swift? Nie wyciągaj z Discorda, żeby wyciągać żarty z Discorda, zapłaćcie...
Za pakiet azbestio! Cześć, Kamiluś. Cześć, Kamiluś. To się wytnie. Spoko, Kamil. No właśnie dlatego napisałem Czarkowi, żeby, te, żeby minutę tam zapisał. No, to to, to, to był... Po prostu przejechała wizytacja. No, wizytacja. Oj, to był dziwny Adrit, aczkolwiek dałem radę. Jakoś, dobra, ale to, dałem. W tamtym momencie, no to się mnie wytnie, no to na spokojnie. Na spokojnie, na luzie, nie bój żaby. Czym się ramy, to się nie zasramy, wiadomo. Bez kitu. Ale no, o, Kamil też jest na Discordzie. No. Za darmo. Prawda, Kamil? Fajnie jest na... Nie chwal się. Jak jest na Discordzie? Fajnie, nie fajnie? Moim zdaniem... Moim zdaniem to nie jest tak, czy dobrze, albo że niedobrze. A co jest dla ciebie najważniejsze na tym Discordzie? Co? Co? Bagnu? Kurwa, no myślałem, że dokończysz. Co? Bagno? Wszystkie pierdolenie tutaj, tam babom się okresy z pizdy leją. Tak jest. No. Także no, jeszcze raz dziękujemy patronom. Dziękujemy. Link in bio. Jajo. Bajo, jajo. Bajo, jajo, ty kurwa jebana. Na Inowrocławskiej stoisz, chuju jeden. Wiesz, przyszli ci goście i już bajo, ty kurwa jebana, ty. Z jednej strony cześć, Kamilu, z drugiej strony bajo, jajo, ty kurwa jebana. Nie no, ale wytnijcie tam to. Nie no, wytnij się spokojnie, jest zaznaczona minutka. To tylko, Czarek, pamiętaj, że to nie jest tak, że oni wyszli i oni tam przechodzili jeszcze jakiś czas, to byś musiał tam... Słuchać się. Nie no, co ty. No. Nie no, co ty, człowieku. Wiesz, w co ja na pewno się ostatnio wsłuchuję? W co? W piękny i znakomity, przepyszny płacz spoceńców Fortnite. O mój Boże, miód na moje uszy. Aż prawie zatęskniłem, prawie zatęskniłem za Fortnite. Jak ja czytam, kurwa, te zesrania tych wszystkich build tardów, tych spoceńców jebanych, ale mi się po prostu dzień staje się lepszy. Ja któregoś dnia wstaję, miałem strasznie chujowy dzień, nie będę wchodził w szczegóły, ale wstaję, kurwa, zastanawiam się po co, wchodzę na Twittera i czytam: jebane casuale niszczą grę, tu się nie da budować, i od razu jestem tak szczęśliwy. Tak mi się morda uśmiechnęła. Jeszcze ci debile wstawiają swoje klipy, jak mówią: no to gadajcie casuale, co ja powinienem niby zrobić. I chłop kurwa leci w powietrzu, ani razu nie strzela w typa, tylko trzyma ten jebany planer odbudowania. Skill issue git good, kurwa. Cry more about it. Krymska rzeka, cry me a river, człowieku. Ja się nie mogę wypowiedzieć, bo nie grałem, to tylko Czarek grał, ale Czarek mówił, że nawet fajnie, że kiepsko trafiłem. Nie, ja mówię, że fajny. Nie, że fajny jest ten sezon. W sensie te wziumy, te autka, zajebiście się gra teraz. W sensie, bo teraz ogólnie itemy specjalne, jak na razie, to masz na przykład nitro, aha, że bierzesz po prostu sobie, po prostu na siebie nitro, to tam w pół sekundy się bierze i zapitalasz bardzo szybko, możesz biegać bardzo szybko. Są rękawice, którym możesz wystrzeliwać do góry, ale nie latasz tak jak na skrzydłach, tak jak wcześniej. I też możesz bić tymi ludzi na blisko, tymi rękawicami. Też dodali kusze, no bo teraz dużo jest pojazdów, więc możesz również mieć te takie, powiedzmy, legendarne autka, że one same ci się naprawiają i są już ogólnie zmodyfikowane, bo teraz możesz modyfikować auta, jak jedziesz sobie, nie? Aha. Jedziesz sobie, możesz mieć opony, ten, takie terenowe, możesz mieć opony, które są kuloodporne, są wieżyczki, granatniki na autach. Mhm. Ogólnie jest naprawdę fajnie. Jest mega szybka rozgrywka, ale chaotyczna, ale jest bardzo fajna. Właśnie, powiedz mi, będzie kolabo z Furiozą? Jest tam w karnecie? Nie wiem. Kurde. Wiem, bo... że w karnecie teraz jest Magneto, będzie za 30 dni. Mhm. Jako skin. A, dobra, czyli to jest ten dodatkowy, okej.
Dobra. Bo właśnie mi się wydawało, że Furioza będzie, bo dopiero teraz połączyłem kropki, łączy kropek jebany, że wychodzi taki mocno postapokaliptyczny, wiesz, w sensie postapokaliptyczny, no Mad Maxowy po prostu, kurwa, Karnat, Boże Święty Zbychu, Karnet. I w międzyczasie no. w tym samym momencie wychodzi Furioza, no nie? Czyli wiesz, no film z uniwersum Mad Maxa, no nie? I myślałem, że w to pójdą, a ja najpierw się dowiedziałem, że po pierwsze, kurwa, kolabo z Falloutem. I oczywiście dostaliśmy ten, dziękuję, i oczywiście dostaliśmy ten zasrany Power Armor, kurwa, to musiałem ponarzekać, przepraszam. I tyle wiedziałem, no nie? Wiem, że już się reklamują teraz... tym, że będzie kolabo z Metallicą. Nie, ty na przykład jak jedziesz w jedną lokalizację, albo jest taki jeden kurwa busik, to tam co chwilę leci breaking the law. No tak, no bo generalnie to jeszcze z tego wycieku wiedziałem, że jak ten Karnet jest, to potem festiwalowy to będzie z Metallicą właśnie, więc... Ale nie, naprawdę fajny jest ten Karnet, w sensie... I'm having fun. Jest dużo fajniejszy niż poprzedni. Tamten poprzedni był kurwa zjebany, jak miałeś tylko tę wodę z tych, nie wiem, mocy? Z tych kurwa, nie wiem... Nie wiem, wiecie, z tego z Awatara ta woda była. Okropny był ten Karnet poprzedni w sumie w porównaniu do tego. Nie, naprawdę fajnie jest teraz. Żałuj. No cóż no. Ja wyznaję taką zasadę, że Fortnite to powinno się... Niemiłe. Jebać! Niemiłe. Nie, jakby jak sobie zagrasz, to zobaczysz, że jest naprawdę fajne. Bez budowania jest naprawdę fajna giera. Znaczy próbowałem coś takiego, nawet brat mi dał pograć. No ale to raczej nie jest dla mnie. Może później, na razie... Ja tak Valoranta miałem. Na razie trzeba w Rasta, bo na chwilę się wywaliliśmy z Rasta, ale spokojnie, Szymuś, wracamy. Wiem, że to słyszysz, Szymuś, spokojnie wracamy do Rasta, luźno. Spokojnie do nas wracamy. Muszę, dokładnie, no ja muszę się wygrać w Rasta, no nie? Jakby ja muszę dać upust wszystkim moim negatywnym emocjom po tym ostatnim sezonie Fortnite i ja wtedy dopiero mogę sobie myśleć, wiesz, o instalowaniu z powrotem. Jeszcze ja palady mam do ogrania z Aleksikiem, pozdro Aleksik, więc no. Stary, ja nadal mam ten skin tego Posejdona, jak on był brzydki. W sensie, ten skin jest bardzo fajną, ma teksturę, ale twarz jest tak brzydka. No bo generalnie to było odświeżenie starego skina, stary, bo to był ten, już zapomniałem jak on miał, ale z siorbem był połączony, z tym sokiem siorbi, to z tego był skin. Ja właśnie dlatego tak klaunowałem na tamten Karnet, bo to kurwa było jeden recyklik za drugim, kurwa, ten cały Karnet był wysrany dupą po prostu, tak na odpierdol zrobiony, że to jest aż przykre, że kurwa jeszcze tyle czasu były problemy, żeby w ogóle tamten Karnet poszedł, no nie? Także to był, wiesz, mój main problem, no nie? Jeżeli, ja mogę dalej być obrażony na Epic Games, ale... Jeżeli spoceńcy płaczą, to mea culpa, zwracam honor, robicie coś dobrze. Jak prawda. Ja kurwa nienawidzę Buildstardów. Jak dobrze, że oni płaczą, że oni moldują, że oni kołpują, że oni pierdolą, że casuale rozpierdalają grę. We, I don't wanna fucking hear it. Fucking crying, bitch. We. Ale bez skitu, ty teraz się naprawdę fajnie gra, bo wcześniej to kurwa, nie wiem, no te spoceńce były okropne, a teraz... Dosłownie możesz sobie tak gierę ułożyć, że się fajnie gra. W sensie, bo dosłownie przez to, że masz właśnie te auta, wszystkie te, wiesz, ogólnie też są stacje naprawiające auta, więc to jak się na przykład trochę zepsuje, możesz podjechać, naprawić. Masz takie kaktusy z siorbem i jak w nie wjedziesz, to i auto, i ci się HP zwraca i tobie się te armor zwraca ogólnie. Nie, bardzo fajne jest. Właśnie ten koleś... No. Przepraszam, że się na chwilę wetnę w zdanie. Chciałbym teraz na chwilę pójść. Spuścić jaszczura ze sznura, że tak powiem. Czy mogę teraz na nagrywaniu wyłączyć na chwilę mikrofon i to może dalej ciągnąć na Audacity, czy. Słuchaj, najlepiej zostaw i to się wytnie po prostu, by minutę zaznaczymy i jest. No. Najprościej. Spłoszko. To czekaj, bo nie napisał minuty, ja napiszę. Kamil debil sobie poszedł. Niemiłe! Niemiłe!
Czemu normalnie by jakbyś na Piotrka tak powiedział, to jeszcze bym zrozumiał, bo wy to cały czas tak, wy to się kochacie, wy to się nienawidzicie, no, na podcaście i potem za kulisami ruchacie, niech widzowie wiedzą, że wy się kochacie wtedy Fortnite'a. Namiętnie. Że wy się kochacie namiętnie, zapinacie w dupę. No, Lucja i MJ to najlepsza przykrywka, jaka kiedykolwiek mogła zostać wymyślona. To prawda. Ostatnio ja na przykład siedzę, sobie gram Fortnite'a i tylko widzę, że dołącza MJ, ja takie, okej, rozumiem, czyli gramy Fortnite we trójkę. Wszedłem tylko na Discorda i tylko, domyślił się. A takie, kurwa, widzisz. A Piotrek mówi, a bo to nie ten i ten, a ja takie, no. Nie powiem imienia na podcaście, ale... No, ale ten i ten. I tamten. No, ten i ten. Ten tego. I ten tamten. Nie, ale szczerze ci powiem, powinieneś wrócić, bo teraz Fortnite się naprawdę spoko gra. Ale ja na razie gram w Rasta, wrócę. No. Chuja, państwa miasta, kurwa, dawaj, idziesz na Fortnite. W państwa miasta, z Fortnite to bym akurat z tobą wygrał. Sklepowa Sadyba, szachmat. Mały street. Sklepowa... Ja zapominam w ogóle wszystkie miejscówki tego. Nie, spoko, jak będzie OG, to wtedy dopiero się dowiesz, czym jest sklepowa Sadyba, bo to nie było na tej mapie, jak grałeś. Ale teraz ta mapa, która jest teraz, jest fajna. Jest naprawdę fajna, te nowe miejscówki są fajne. Ja się srałem właśnie, że oni to spierdolą. Co prawda nie widziałem, więc się jeszcze nie wypowiem. Jedyne co, jestem... nie, że zawiedziony, bo to było do przewidzenia, że oni tego nie wypierdolą, bo oni nigdy nie wypierdalają nowych miejscówek tak, ale mogliby, kurwa, tą górę Olim wyjebać. Bez skitu, to jest chujowe, ja tam w ogóle nie latam. Okay, no, gówno jest, szczerze mówiąc. Dzień dobry. O, było coś słychać? Nie. Tak. Oh, shit. Tak? Było? Płacz build... Płacz spoceńców Fortnite, to było słychać. Dobra, okej. Okay. I ten, i co tu jeszcze mogę do siebie dodać? Mam jeszcze jeden mały complaint. Bo ja napisałem na Twitterku taki wpis, że znając życie, to oni tego nie zrobią, ale mają idealną okazję, żeby odświeżyć mój ulubiony, ukochany skin. I okej, jasne, zrobili to. Przyznaję się, źle trafiłem, aczkolwiek... Look how they massacre my boy! Oni o nawet... którego mówisz? Rdzychu! Oni go nawet nazwali po mnie i kurwa, dlaczego on jest buff? Czemu? Pokaż. Dlaczego? Dalej gadać o Fortnite, tak? Tak, to jest ten w kasku, w tej kamizelce. Rdzychu. Zardzewiały zbych. No. Rastlord, jakby. Rastlord to jest najpiękniejszy skin, jaki kiedykolwiek smyrnął Fortnite ever, aczkolwiek mi się ta wersja nie podoba. Look how they massacre my boy. Jednak nie można ulepszyć piku. Jednak to prawda. Jeżeli chodzi o skiny do Fortnite, no to jedyne co mi się tam, jak widziałem jakieś tam skiny, co było, że jakieś ogłoszenie, no to bardzo mi się podobało, jak oni robili te skiny cel shaded, nie? Te skiny z czym? Cel shading? Cell shading to jest coś takiego, że dajmy na to, mamy Goku albo Piotra Gryfa w Fortnite, nie? No i jest tak, że oni są zrobieni tak, żeby wyglądali, jakby to była kreskówka po prostu. No i to wyszło akurat naprawdę ładnie, nie? Na przykład ja z ziomkiem robiliśmy tutaj takiego gadzka z Batman The Animated Series. Taki model 3D po prostu, tak dla fanu. Ja robiłem za, jakby to powiedzieć, supervisor, jeżeli chodzi o... Jakby to powiedzieć, o punkty odniesienia. Dajmy na to... Cały czas zapominam słów. Jak to ma co wyglądać? Dupa. Tak. No... On robił w modelingu, nie? Ja też szukałem color code'ów specyficznych. No i wyszło nawet dosyć zgrabnie, nie wiem, mogę wam podesłać tutaj, jak chcecie. Dawaj. Dobra, proszę bardzo. Ja też podesłałem, o tego skina mi chodzi. Poszło. No ładnie, w sumie. Tego skina? No mówię, they massacre my boy. Dobra, to już wiem, o co ci chodzi. Wiesz co, jest tylko jeden wielki mankament. Bardzo, bardzo duży mankament.
Na przykład? Jak nie masz komputera z NASA albo nie grasz na konsoli, to to wygląda kurwa tak paskudnie. Wszystkie te skiny, czy wiesz, te najlepiej te... to wygląda? No. Najlepiej to wygląda wtedy, kiedy sama gra jest na przykład cel-shaded, w sensie, wiesz, otoczenie. Są takie gry, na przykład, nie wiem, jakiś czas temu była gra z Adventure Time, no i wszystko było tak zrobione, żebyś się czuł, jakby to był po prostu odcinek normalny, nie? Nie, ja wiem, ja tylko mówię, że w Fortnite to na komputerze, który nie wyciąga, wiesz, 200 na klatę, to chujowo wygląda, nie będę ukrywał, bo ja mam właśnie taki komputer i właśnie tak to widzę. Niestety no taki jest ziemniaka. Problem. I na przykład najgorsze to jest to, że ten kontur się chujowo renderuje i on, wiesz, robi się taka cienka kreska jak ten, jakbyś w Paint'cie po prostu pierdolnął taką, no nie? I to obrzydliwie wygląda na wszystkich skinach. To jest jedyny mankament w tym wszystkim, bo tak to... Słuchaj, jak grałem na konsoli Forta, to okej, to wygląda zajebiście, ale na moim kompie to wygląda paskudnie. To mnie tylko że boli. Takie super cieniutkie kreski, jakby to było jakieś anime. Tak, tak, i całe szczęście oni się... Znaczy właśnie nie, że jak anime, właśnie rzecz polega na tym, że tak chujowo, tak właśnie jakbyś w Paint'cie, wiesz, wziął kreskę najcieńszą i po prostu tak na skos pierdolną, no nie? Takie kreski się robią. A, dobra, takim rysikiem. No, takie spikselizowane, nie? I ten, i jeszcze one się strasznie chujowo przesuwają. To strasznie nienaturalnie, dziwnie wygląda. Jeszcze czasami tekstury się rozmazują. To jest jedyny mankament, ale całe szczęście się trochę ogarnęli z tym i od tamtej pory... W sensie od jakiegoś czasu, nie od tamtej pory. Od jakiegoś czasu zrobili coś takiego, że możesz sobie wyłączyć ten kontur, no nie? I wtedy masz po prostu... ten skin tak jakby wyglądał, tylko właśnie jest ten gradient zrobiony, tylko no nie? Tylko nie ma efektu animacji, tak. No zrobiony jest gradient zamiast kreski i wtedy to wygląda spoko, no nie? Więc niestety, bo to jest fajne, ale no mówię, na moim komputerze ja tego nie widzę. Boli mnie dupa o to, no boli, no, ale no kurwa, no co ja mam wam, chłopy, powiedzieć, to jest komputer kupowany w 2017 roku, jakby, no, komputer, kurwa, to jest laptop, człowieku, jakby. Choose your fighter. Laptop Fagoda czy laptop Kozaka? Nie, wiesz co, mój przynajmniej się nie zacina na YouTubie, tu wygrywam. I podczas nagrywania nie mam takich ekscesów, to też zdecydowanie. No to na plus. All Fortnite Season 3 Wrecked Battle Pass. Dla tych, co nie wiedzą, co mi się nie podoba w tym skinie Power Armoru, to tylko i wyłącznie dlatego, że ja po prostu już żygam tym armorem, to po prostu to jest ta jedna zbroja, co Bethesda kurwa kocha i uwielbia i obladza wszędzie i no. O, Power Armor to tylko T60. Kurwa. Człowieniu, widziałeś kiedyś Power Armor enklawy? Come on, man. What the hell, bro? No, wracając, przepraszam, szybki side rant. Albo nie, w sumie ja to wykorzystuję jako segue. Okej, w porządku. Serial Fallout miał już nieodwracalne i katastrofalne skutki na fandomie. Tak, znowu się odpalam na ten temat. Dlaczego? Ponieważ ostatnio widziałem ankietę na pytanie, gdzie odpowiedź jest jedna. Jest jedna poprawna odpowiedź. I już wam to czytam. W tym momencie, drodzy widzowie. Ponieważ pytanie w ankiecie było takie. Gdzie to kurwa jest? Tutaj, o. Uranium Fever zadał pytanie. Who do you think started Fallout's Great War? I odpowiedź jest jedna. Jest jedna poprawna odpowiedź, którą znała, którą ten, znaliśmy z jedynki, no z jedynki może nie, ale z dwójki, znaliśmy to z trójki, znaliśmy to kurwa z New Vegas, znaliśmy to kurwa z czwórki nawet, także dosłownie to było niepodważalne w każdej grze. Wiadomo było, że Chiny, to jest w lore ustanowiony fakt, że Chiny kurwa zaczęły z atomówkami w tym uniwersum, no nie? China. I co kurwa i wyjebane, bo kurwa Voltek. Voltek wygrał tą ankietę, 65% kurwa. Przyszli kurwa, obejrzeli serial i myślą kurwa, że wiedzą na czym to uniwersum polega. Ja pierdola. A dlaczego o tym mówię? A bo widzicie, bo ja w końcu przyjrzałem na oczy. Wiecie dlaczego o Chinach nie ma nic w serialu? Bo to przecież musi polecieć w Chinach. Wow. Bo ja o tym kompletnie zapomniałem, kurwa, nie?
Że przecież, czemu oni to zjebali tam w lore? No bo przecież, kurwa, to musi polecieć w Chinach. A tam zasugerować, kurwa, że Chiny zrzuciły bomb... Co? Co? No, nie, o. To źli Amerykanie to zrobili. No, ja od razu... To jest oczywiste, stary. I od razu mówię, bo jak gadałem wczoraj albo przedwczoraj... Nie, wczoraj to było. Jak gadałem z Enamem... Nie, przedwczoraj, sorry. Nie, wczoraj! Wczoraj, tak, to sorry, pojebało mi się przez to, że to było 10, ja się wtedy nie położyłem. Jak wczoraj gadałem z Enamem, to się mnie zapytał... nie no, w sensie powiedział, nie no, Zbychu, przesadzasz. I ja powiedziałem, że ja nie będę wchodził w szczegóły, ja tylko powiem jedną rzecz. I zanim powiedziałem tą rzecz, to wspomniałem... I przyjdzie ci taki Todd Howard i powie, że to jest kanon. On mówi, czekaj chwila, moment, kurwa, to jest kanon? A ja mówię, no tak, on... Aha, dobra, to rozumiem. Także dla tych, co nie wiedzą, tak, serial jest kanonem. Serial jest kanonem w uniwersum. Czy już rozumiecie, czemu kurwa się tak wkurwiam? Mam nadzieję. Moving on, chciałem to tylko wyrzucić z siebie. A mogliby, kurwa, Desert Ranger Armor wrzucić, albo po prostu, kurwa, ten Armor z NCR. Nie, kurwa, T-60, kurwa, jak ja nienawidzę Bethesdy, Jezus! Wracając. Uważajcie na kleszcze. Jaki segway? Nie, po prostu, no uważajcie na kleszcze. Serio, bo jakoś dużo w tym roku. Wszyscy narzekają, że od cholery tych kleszczy. Ja słyszałem w ogóle, że jakieś afrykańskie kleszcze do Polski się dostały. No tak, ponoć w USA też jakieś nowe przyleciały, kurwiszony. No tam kleszcze. Znaczy, w jednej z Biedron, no to... W jednej z Biedronych, no to wąż zapierdalał po lodówce. Czy w lodówce. Ale co to ma do kleszczy? Nie wiem, że wąż zapierdalał. No z czego się pytasz? Co kurwa, co chcesz wiedzieć więcej? Zapierdalał wąż i chuj cię to obchodzi, człowieku. No, wydaje no, bombę atomową, ma te bombę atomową, ma ty na kleszcze, kurwa, na rzekę. Snowflakes. Ja pierdolę, za moich czasów umieraliśmy na Pylice Plus. Nie no, ale tak, uważajcie na kleszcze, jakoś dużo kleszczy się naroiło. Jakieś pojebane, one mają dłuższe nóżki, one mogą się gdzieś tam dalej wedrzeć. Więc uważajcie, drodzy widzowie, na wszystkie chęchy, chaszcze i tego typu. Poleciałem łodzianizmem, więc wytłumaczę. Chęchy to w Gwarze Łódzkiej są krzuny, krzaki, ścierwa zielone, pokrzywy jebane, tego typu. Także uważajcie, drodzy widzowie, bo jest od chuja kleszczy podobno ostatnio. Ty always tak pierdolisz, półbolisz, półbałtisz. Always. Always, kurwa. No. Właśnie. Papryka. Bo byśmy zaczęli od tej żukosi i byśmy w ogóle nie powiedzieli, o chuj chodzi. O, no właśnie. Dobra, już to wyciągam. Stary, słuchaj, ja myślę, że to jest koniec świata. To jest najgorsze, co znalazło się w naszym życiu. Ja myślę, że, że jakby tego nie było, to by rozwiązało to wszystkie problemy na świecie. I według mnie to jest prawie gorsze niż Holokaust. Prawie. Znaczy dobra, może przesadzam, ale kurwa ludzie na Twitterze to są tacy niedojebani, że tak to traktują. Jakby kurwa prawie to było bliskie Holokaustowi. Czarek, pierwszy raz na Twitterze? Nie. Nie, ale kurwa zakrętki. No. Które są przykręcone do butelki. Aha. Ty kurwa jebany pajacu. Jak sobie nie możesz poradzić z tym? To jest kurwa plastik. Naprawdę. Jak? What's the problem? A jeszcze najgłupsze jest w tym to, że ja już mam dość obu stron, no nie? Naprawdę. Bo z jednej strony masz tych pajaców, kurwa, co... niewygodnie mi się pije piciu. No to kurwa to urwi, Boże święty. Czy to jest taka ciężka filozofia? A z drugiej strony masz tych... Tak, chyba nie, tak. To jest bardzo dobra zmiana na plus, bo ja tak to nie potrafiłem trzymać buteleczki, bo moje palce są długości pół centymetra. Ja nie mogę... Picie z kranu, wyjebane płatki śniegu. Nie mogę się skupić na dwóch rzeczach. Przez dwie rzeczy mam na myśli trzymanie kapselka i picie piciu.
PiSu, kurwa mać, ja pierdolę, naprawdę, jakby wybory do Europarlamentu i najważniejszym tematem w Polsce są pierdolone zakrętki, kurwa. Czy to jest naprawdę pik polskiej polityki? Ja, wiesz co, ja muszę zrobić taki kompas polityczny, ale zamiast, wiesz, economically left, economically right, authoritarian, libertarian, powinno być. Potrafi odkręcić butelkę, nie potrafi odkręcić butelki, a na drugim potrafi trzymać zakrętkę, nie potrafi czy trzymać zakrętki. Robi? I to będzie, kurwa, nowy kompas polityczny, nie? Czy umie zakrętkę odkręcić? No, w każdym razie, Sebastian nie, Kaleta. Nie wiem. Nie wiem nic o takiej zakrętce. Sebastian Kaleta wrzuca taki tweet. Czy was też denerwują nowe zakrętki? Takimi nie absurdami. Nie mogę powiedzieć, czy lubię, czy nie lubię, bo... Kamil, przestań. Dobrze, proszę. Przepraszam, mamo. Proszę, przestań. That ain't funny, kiedy on mówi o czymś, a ty nagle papają. That ain't funny. Ain't funny. Proszę cię. Ja mówię o zakrętkach. Ty udajesz papaja, ja mówię, udajesz papaja, ale ja mówię o zakrętkach, wiem. Ale nie no, dzisiaj jest taki chaos. No bo ty go wprowadzasz, to bo my o czymś mówimy, a ty nagle... Ja pierdolę, Piotrek, żałuj, że cię to nie ma. Chuj ci w dupę na tych kajakach, kurwa. To akurat baza. Jebać was, kajakowcy, kurwa. Kurwa, zajmują mi drogę tymi ścieżkami kajakowymi, kurwa. No, już imię Piotrka kurwa, powiem. Nawet... Daj mi się napić piwka w kajaczku, ty łasa, kurwa. Nie, on by powiedział, daj mi się napić, łysa. Daj mi się napić, łysa. Daj mi się napić... Daj mi się napić piwka w kajaku, ty łasa, kurwo. Na obronę alkoholu powiem, że dużo też odjebałem do czyni, bo... Wracając. Korwin też. Sebastian Kaleta pisze... Czy was też denerwują nowe zakrętki? Takimi absurdami zajmuje się Unia Europejska. Nie, debilu, ty się tym teraz zajmujesz, kurwa. Teraz ty to robisz, wracając. A dostosowanie się do kuriozalnych wymogów kosztuje miliony. Miliony. Zachód upadł. Miliony muszą zakręcać butelki, kurwa, nie? I uwaga. Anna Maria Żukosia. Żukosia my beloved. Tak mi zaimponowała, że ja pierdola, że proszę odblokuj mnie, ja przepraszam cię za cokolwiek ci zrobiłem, bo ja nie wiem, co ci zrobiłem, Żukosia, ale odblokuj mnie, ja chcę tylko cię pochwalić. Mianowicie napisała... To moje dzieci. Dokładnie, a mianowicie napisała, chłopie, ja w liceum otwierałam butelkę piwa zębami, płatku śniegu, ty. Dasz sobie radę z nakrętką wody mineralnej, uwierz w siebie, Boże Żukosia. Tak nie wolno. Stop. He's already dead. Nie, ale wiesz co mnie zastanawia? Jakim kurwa cudem tym ludziom tak to przeszkadza? W sensie, ja nie rozumiem. Jakby dosłownie jedyne, o czym musisz się martwić... Najbardziej mnie śmieszą te memy. O, coś tam, ludzie kiedyś myśleli, że tak będzie wyglądała cywilizacja w 2024, a tak to wygląda i wiesz, ma kurwa... Te zakrętkę na mordzie, wiesz, na czole, kurwa, no. Se. Wytatuuj zakrętkę, kurwa, debilu jebany. I wiesz, i tylko tak, wiesz, potem ludzie robią nagranie. Patrz, tak się to robi. Zakrętkę na bok i pijesz i masz na bok. Wow, jakie trudne. A jeżeli... Jak tako wypuści nie, no w sensie... dzisiaj płyty, to wytatuuje se piwo na głowie. Mały callback. Okej, okay, moving on. Pterodaktyl moment. Umiera. No ale wiesz. Ja po prostu... Czas zgonu 12:18. O ja pierdolę. Wracając. Wiesz, jakby z jednej strony to jest ułatwienie, bo faktycznie nie musisz trzymać zakrętki, ale kurwa, to nie było nic trudnego. No. To ci pomaga, jak masz dużo rzeczy i faktycznie nie masz jak trzymać zakrętki. Wow, plus. Nieźle. Drugi plus, że możesz się oderwać w każdej chwili. To nie jest, kurwa,
zjebanego vibranium, kurwa, że nie możesz tego oderwać, no. Oni traktują to, jakby to było z vibranium, nie? Kurwa, Kapitan Ameryka bym nie mógł tego odjebać, bo to jest z vibranium, to jest, kurwa, plastik. Bez kitu. Tam jeszcze lepiej, plastik. Adamantium. Bez kitu, nie? To... Nie pomalujesz, to jest adamantium. Coś ty, kurwa, zrobię przed chwilą. Dlaczego? Because I can. Everywhere else I'll be a ten. Is it my destiny to live and die a life of destiny love, fragility? Find the streamer. Attention span 5 sekund podcast. Ale właśnie, znaczy i tak się z ciebie zaśmieję, że no to kurwa, ty nie trzymasz butelki i zakrętki w jednej ręce, skill issue, ale to nie jest takie ważne, to nie jest takie ważne, bo właśnie that's the point, kurwa, możesz po prostu to urwać, no nie? Czy to jest takie trudne i jakby, czy ja naprawdę muszę się, ja ludzi pytać, ile wyciągają, kurwa, na klatę, gdzie ja nie wyciągam nic? Czy to jest ten moment? Nie, wiesz co? Wiesz, co mnie najbardziej rozpierdala, że mówią, a co, ale jak masz dużo picia, to ci się wyleje, jak to zrobi, to napij się trochę, kurwa, potem to oderwij, what's the problem? No. Ja nie wiem, jak ten, jak trzeba, wiesz, mieć łapy od delirki po prostu rozjebane, żeby ci się wylało, ja naprawdę tego nie rozumiem. Jakby, może I'm too real for this shit, naprawdę, ale ja naprawdę nie rozumiem problemów ludzi, ja czuję, że ja tu nie pasuję, że ja przerywam symulację, że ja znajdę draże korsarze w poduszce któregoś dnia, no nie? No to jest dla mnie niesamowite, jeden zjeb pierdoli, że się skaleczył, kurwa. Wee, 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 ja na twoim miejscu bym się zastanawiał, czy chcę to wpuścić, kurwa, w internet, to tak jakbym się, nie wiem, ja już chyba wolałbym, wiesz, nie wiem, narzekać, kurwa, że nie wiem, jestem w otwartym związku kukoldowskim czy coś, no nie? Niż, kurwa, stary, że się zaciąłem nakrętką, kurwa, plastikową, ja pierdola. Ej, stary, ja teraz brzmię jak ten dziad, kurwa, za moich czasów to się kaleczyliśmy jakimiś ostrymi rzeczami, typu noża, a teraz to... Pokolenie to, kurwa, zakrętkami się. No naprawdę, ja przecież... Słuchaj, ja w liceum to ja non stop miałem rozjebane, kurwa, wiesz... Te skórki przy paznokciach, nie wiem jak to się nazywa, ale wszyscy wiemy, o czym mówimy, no tak, nie? To skórki. No, te skórki jebane wiszące. Ja cały czas to miałem rozjebane, kurwa, bo się próbowałem nauczyć otworzyć ten butelkę piwa kluczami, no nie? A poważni politycy, prawicowi, kurwa, mężowie stanu. Otwierałem zębami. Plastikowa nakrętyczka, szkaleciłem się, Bez kitu, nie? Jak, kurwa, oni mówią coś o twardej Polsce, a sami są tacy, kurwa, mięcy. No. I wiesz, i potem... Żukosia. I potem ktoś przychodzi, wiesz, tylko problem polega na tym, że potem ktoś przychodzi, nie, to jest genialna zmiana, shut the fuck up, kurwa, ty nie masz prawa się wypowiadać, no nie? Ja mam dość obu stron, to nie jest no. Taka rzecz na zasadzie, okej, mnie to wkurwia, ale to nie do tego stopnia, żebym płakał, kurwa, na Twitterku na to, no nie? Nie, ja mam takie... Jebie mnie to, jakby mi to aż tak, kurwa, nie przeszkadza, bo nie mam 5 IQ i nie potrafię... Nie, kurwa, na czole mam tę zakrętkę. What's the problem, nie, bro? Nie, wiesz co, bo jak odkręcam... Nie, ale tak serio. Bo ja... Nie, jedyny, no. Wiesz co, z czym problem mógłbym mieć faktycznie, że się nie dokręci ta butelka, aha. Nie? Że wiesz, że... Myślisz, że się zakręciła, się kurwa nie zakręciła. Może ja tak to źle... Miałem. Ale żebym, kurwa, płakał na Twitterze... Może ja to źle powiedziałem, bo chodzi mi o to, że po prostu, nie, że w kurwie, ale po prostu w momencie, jak się odchyla ta nakręteczka na bok, to przypomina mi się, że są ludzie, którzy chodzą w kaskach rowerowych, nie mając roweru po prostu, no nie? To jest po prostu... tak odrobinkę, wiesz, jak jest punkty humorku, no nie? I po załóżmy, mam tego dnia 200, to mi spadają o 198, no nie? Przypomina mi się, że głupi ludzie istnieją, ale wiesz, kurwa, to wszystko, no nie? Jakby ja żyję w Polsce, mi się codziennie to przypomina, nie? Więc lepiej takich od razu dać do tych baniek, wiecie, których... No, tych to takich, co się z górek zjeżdża. Co się z górek zjeżdża, no. Dokładnie, kurwa, to. Ale wiesz, co ja chciałem... No kurwa, no, to jest taki... Mnie zastanawia, czy gdziekolwiek, kurwa, w innym państwie europejskim też jest... Kurwa, jakaś taka nisza, takich zjebów, co pierdolą o zakrętkach, bo to jest niesamowite. To chyba tylko u nas. Ja myślę, że tak. Nie, myślę, że tak. Bo wiesz, jeszcze jak były te słomki papierowe jebane, no nie, to jeszcze rozumiem się wkurwiać, no nie? Bo to faktycznie... One były chujowe, one straszne tak. Były, one kurwa się rozmiękczały i się chujowo piło. Więc potem. To jeszcze rozumiem, żeby się wkurwiać i mówić, ja pierdolę na chuj to, no nie? Ale to kurwa, no, naprawdę nie masz życia, kurwa, nie masz problemów?
Powiedz mi, że nie masz o czym gadać, kurwa, nie mówiąc mi, że nie masz o czym gadać, naprawdę, nie? Masakra. A w następnym odcinku gadamy 2 godziny o zakrętkach, bo kurwa nie umiem odkręcić butelki. Masakra, no. Patrz, widzisz? Ty kurwo na łęczowianko, jak ty możesz sprawić, że ja mogę zakręcić i odkręcić butelki? Chciałem politycy do zakrętek. Ile dałbym, by zapomnieć się wszystkie chwile? Co? Dlaczego? Kamil, proszę, stop. Ja jedyne co, bo jeszcze, bo wchodzi ten wątek, okej, mogę się zgodzić, że to jest bezsensowna ustawa unijna, ale jeśli chodzi o bezsensowne unijne ustawy, to ja mam tutaj do zacytowania mojego ananaska kochanego, Pawła Tanajno, nie chodzi mi o patrona Tawła Panajno, tylko faktycznego Pawła Tanajno, mianowicie on powiedział wprost, i ja to zacytuję. To jest cyrk, znaczy puszczę. Gamonie polityczni od 20 lat w tej Unii, czy to z PiSu, czy to z PO, nie potrafią negocjować, nie potrafią podpisywać, nie potrafią podpisywać dobrych umów, nie potrafią pilnować naszych interesów. Czy to jest wina Unii? Znalazłem taką opinię. Jeden człowiek, który próbował udowodnić, co Unia nam narzuciła, mówi, to jest wina Unii, że nas wykorzystuje. No kurde, kochani, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak ja miałbym frajera, który mi się zgadza na wszystko, na swoją niekorzyść i podpisuje to na umowie, zgadza się dobrowolnie, no to moim prawem jest to wykorzystywać. Nie ma winy Unii. Za wszystko odpowiadają polscy politycy. I ja się pod to rękami, nogami, fiutami podpisuję, nie? I zakrętką. I zakrętką. Stempelek robię z zakrętki. O. Na czole, wytatuowanym. Dokładnie. No. A wiesz, a potem... Stempel z złotówki. Wiesz, i potem ci sami, bo to... Nie wiem czemu, ale to głównie, kurwa, mimo wszystko konfederaci mają z tym problem. Nie wiem czemu. Wow, serio? Najwięksi debile mają problem z czymś, co wymaga chociaż, kurwa, trochę pomyśleń? Słuchaj, oni się gonią z lewicą. Gonią się z lewicą, okej? Okay? Ale... oni widzą ten szary, wiesz, ten szary koniec. I tak, kurwa, ja będę pierwszy, nie, zostaw, kurwa, i się napierdalają po drodze, nie? Stary, nie, wiesz co, ja moim zdaniem oni są na dwóch końcach tej samej podkowy i oni się gonią, ale widzą się po dwóch stronach i mówią, patrz, kurwa, debilu, w zły koniec biegniesz, debilu, ty debilu, a kurwa, oni mówią, a patrzcie, to ten debil po drugim złym końcu tak jest, a razem się spotykają w tym samym, kurwa, miejscu. I jednocześnie mówią, teraz czas na poważne ustawy i poważne problemy, i konfa krzyczy, zakrętki, lewica krzyczy, PSL. Tak wygląda polska polityka, no nie? Ale właśnie krzyczą to, kurwa, ci z Konfederacji, że ich, kurwa, wyśli do Europarlamentu, żeby jebane zakrętki, kurwa, podkręcać, no nie? Tylko potem przyjeżdżają i śpią, kurwa, na obradach. Ja, kurwa, ja nie rozumiem tego kraju, naprawdę. To jest jeden wielki inside joke, nie? W Polsce jak w lesie. No, gorzej, jak w chlewie obsranym gównem. Nie, on nie mówił R, pamiętaj. Zapomniałem. Leroy nie znaczy Leroy, Boże, Testowiron nie mówił R. A. No to ta, no to... No, w Polsce... Znaczy ja nie będę krzyczał jak Testo, bo mam okno otwarte, bo jest gorąco, więc... Ta. Więc ja tego nie zrobię, dobrze. Ale tak, pamiętam. Ja tutaj tylko na pastę się powołuję. Ale ten... kurwa. Co ja chciałem... No i wybiłeś mnie z rytmu, zapomniałem. Widzisz, miałem pamiętać, zapomniałem. Brat zapomniał. Brat zapomniał. Bro, visity da friend. Friendcore. Kurwa, no. Zajebałem. A, dobra, wiem co chciałem powiedzieć. Może jeszcze Piotrek będzie miał coś do powiedzenia, jak będzie na następnym odcinku, ale mam nadzieję, że to jest chyba ostatni rant, kurwa, o tych jebanych zakrętkach, bo ja pierdolca dostaję, no nie? Wiesz co, ja myślę, że jeszcze o tym wspomnimy. Myślę, że to jest tak pojebany temat, że my o tym jeszcze obawiam wspomnimy. Obawiam się, że tak, no. Na pewno Gerwald z Lyrii dużo o tym gada, ale ja już tego nie widzę, bo mnie zablokował. Oj, A jebany zablokował mnie w ciągu 5 minut, a wszystko dlatego, że zapytałem, czy ci konfederaci są z nami w pokoju, no nie? Także cóż, no. You touched the nerve, I guess. No, czy ci konfederaci coś do ciebie mówią w tym momencie?
I wstawiłem to zdjęcie z tego przesłuchania, z tego Real Crime, wiesz, które? Tak, tak. Już piszę minutę, luźno, luźno. Spokojnie, Kamil. A, bo wstawiasz screena? Nie, nie, nie. A, dobra, bo słychać. Jest za wizytacja. No, także, także na luzie, pożegnaj się na spokojnie. Nic się nie bój, zaznaczone. Sorry, ale... Będziemy. Z wizytacją nie ma łatwo. W porządku. No, ale sorry, za taki młyn dzisiaj, no i... Luźno, spokojnie, Kamil. Przede wszystkim Czarka, bo już widzę, że on jest na ostatkach wytrzymałości. Ale ostatki już były. Ostatki już były. Wiesz, Kamil, ty już po prostu dzisiaj za dużo. Za dużo. Too much. I think that was too much po prostu. Statki? Wiedzieliście, że było statkowe 9-11? What? Czy ty masz na myśli Pearl Harbor? Nie. Czy ty masz na myśli 11? Nie. 9 listopada? Nie, było takie nagranie, że kurwa jakiś parostatek, czy jakiś tam, nie wiem, transporter wjebał się po prostu w most. No i ten most się kurwa zawalił. A to było... O kurwa, Krzysztof Krawczyk. To było przecież ten... Parostatkiem piękny rejs. To było przecież ile? 3 miesiące temu? Ta. No tak. Chyba to... nawet nie wspomnieliście o tym. A nawet nie wiem, właściwie dobre pytanie, czy by o tym wspomnieliśmy. No. Nie, możliwe, że nie, bo czasami nam po prostu mamy nawet coś wpisane, a potem nagle okazuje się, że zapomnieliśmy. No. Czarek wie, o czym mówię, bo wysłałem mu to w memie parę miesięcy temu. Nie pamiętam, stary, powiem ci szczerze, nie pamiętam. Ty wysyłasz mi dużo rzeczy i nie pamiętam. O, no właśnie, no przykładowo do rzeczy, które nie pamiętam, a powinienem pamiętać, to chciałem pozdrowić Łukasza, jeżeli dotrwa do tej minuty. Pozdro. Łukasz, Łukasz. To zostaw, to mój sąsiad. Sąsiad? Tak, ja wszystkim ludziom, co spotykam, co pytają, co u mnie, wspominam, że mam podcast. A o co chodzi? A jak się nazywa? Nie wiem, spierdalaj. Zawsze muszę dopowiedzieć, że nie wiem, podcast, bo to jest pełna nazwa, żeby nie było, bo tak to jakbyśmy się skrócili do nie wiem, to z jednej strony by to było przekomiczne, ale z drugiej strony byłoby to mega denerwujące dla ludzi. Mam podcast, jak się nazywa, nie wiem. Waszym thingsom byłby, nie wiem jak to będzie się. Co? No nie wiem, ale przez trzy. Jak przez trzy, co? Gówno, 1-0. Trójkę wypierz. I uciekasz. Nie, ale pozdrawiam, Łukasz, jeżeli nas słuchasz w tym momencie. Mamy coś więcej? Ja mam. Ma? Tak, jest sobie taki youtuber, Wendigun. Możliwe, że kojarzycie, bo to duży youtuber. Gun? Gunner? Kai Senat? To jest pierwszy raz, jak słyszałem ten żart, naprawdę, Czarek. Przysięgam na słowo honoru. Dziękuję. To jest pierwszy raz, jak usłyszałem żart, że Wendigun to Gunner. On ma przerąbane pod tym względem, nie? On sobie, wiesz, ustawił ten nick, jak jeszcze nie było tej konotacji. Wyobraź sobie, że on mówi, what's your nick on YouTube? Never mind. No, say it. Wendy Gunner, are you Gunner, Kaisenat, Riz, Ohio? Życie stało się skomplikowane po tym, jak, wiesz, jak ludzie zapomnieli, że Gun to kiedyś oznaczało takiego generycznego bandziora, no nie? Rzezimieszka, tak. No, Rzezimiesik. Łapciwa kurwa. Dokładnie. Ale no, jest sobie taki Wendigun, możecie kojarzyć, bo on... jego największym hitem to oczywiście Conspiracy Theory Iceberg, ale też możecie kojarzyć z jakiś ten, takiego nazwijmy to kontentu horrorowego, bo on też dużo się tym zajmuje. Dość duży youtuber, dość popularny. I najważniejsze w Wendigunie jest to, że to jest jeden z tych typów, który, wiesz... Brochę z no enemies, no nie? To jest dosłownie Wendigun. Mm. On jest kurwa taki wholesome i taki sympatyczny i taki milutki, że to naprawdę ciężko się o co przypieprzyć, no nie? Więc imagine my shock, że ktoś próbował się na siłę przypieprzyć i drop the worst YouTube video, ask to leave the internet.
Już wam daję tutaj szybkie sprawozdanie z miejsca wypadku, bo inaczej tego się nazwać nie da. Mianowicie sobie jest drugi youtuber, In Praise of Shadows. In Praise of Shadows to debil jebany, ale przede wszystkim na imię ma Zane. I Zane to jebany debil, ponieważ on wypuścił film 4-godzinny na temat konserwatywnych horrorów. Plot twist, ten film nie jest o konserwatywnych horrorach. I ogółem nie będę przytaczał całości, bo on pierwsze pół godziny pierdoli, że pojechał na konwent, który mu się nie podobał, potem drugie pół godziny pierdoli, że nie zarabia nic z YouTube'a, potem znowu pierdoli, że film jest konserwatywny, dlatego że koleś po pandemii napisał, że go nie obchodzi pandemia. Wow. This pandemic ain't shit. No i że film jest konserwatywny, bo w jednym filmie jest w formie jakby live streamu, no nie? Mhm. I film jest konserwatywny, bo o mój Boże, na czacie pada F-slur. I... W sensie ten... Papieros brytyjski, no. I wiesz, jakby... Papieros brytyjski. Why are you British cigarette? Dokładnie, no. British cigarette tam pada. You know what, Zbigniew? I don't give a fuck about these French cigarettes. These cigarettes are shit. He smoked pure Russian cigarettes. This cigarette ain't shit. I wsysa w trzybuchy. I pomimo się, I'm fucking tweaking. You know, I don't give a fuck about this tweaking, you know? I just... No i ten, i wiecie, ja nie wiem, czy ja muszę to tłumaczyć, ale na wszelki wypadek wytłumaczę. Czy wy wiecie, jak wyglądają komentarze na YouTubie i na Twitchu? No właśnie, już wydaje mi się, że nie muszę tłumaczyć. Nie wiem, co to ma, kurwa, z konserwatywnym, kurwa, horrorem wspólnego. Poza tym, że tak, ludzie w internecie tak się zachowują, takie rzeczy na czacie wypisują. Wow, kurwa, o mój Boże. Ale tak, mniej o tym, przejdźmy do sedna, mianowicie do segmentu, w którym, cudzysłów, ekspozuje Wendy Guna. Jak ciężkie zarzuty, proszę państwa, ciężkie zarzuty. Mianowicie, po pierwsze, łączy go z grupą Boogaloo Boys. I z Boogaloo... Operacyjną. I z Boogaloo Boys jest taki problem, że to jest... To faktycznie, to są prawicowi ekstremiści w Stanach Zjednoczonych, no nie? To są goście, którzy faktycznie chcieli wszczynać zamieszki na tle rasowym tego typu i ich tym końcowym celem jest jakby doprowadzenie do wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, no nie? I już wam tłumaczę, jak on to uzasadnił, mianowicie, bo tak, bo Wendy Gunn ma taki związek, że miał kiedyś stronę z memami o nazwie Boogaloo Boy i na stronie Boogaloo Boy, jako że on jest entuzjastą broni palnej i pracował w sklepie z bronią palną, to wrzucał o tym memy, no nie? I teraz przychodzą ci prawicowi ekstremiści, podpierdalają całą jego estetykę, łącznie z tym, że chłop uwielbia nosić hawajskie koszule i oni mu to podjebali i potem popchnęli w swoim ekstremistycznym kierunku. Ale zanim jeszcze oni to zajebali, to ekstremiści lewicowi też chcieli to zajebać, no nie? Także wiesz, to ogółem po prostu był mempage z memami, kurwa, o broni i zajebali, wiesz, tą estetykę, że hawajskie koszule i z tym polecieli. Jakby to był cały, kurwa, nazwijmy to nawet wpływ Wendy Guna, bo jak tylko zdał sobie sprawę, co się odpierdala, to się od tego odciął, no nie? I zmienił nazwę, wtedy właśnie stał się Wendy Gunem, no nie? Mhm. I kurwa, żeby on to udowodnić, to on dosłownie pokazuje ten post, w którym tłumaczy, że nie ma z nimi nic wspólnego i że się od tego odcina. Czyli chłop pokazuje post, w którym Wendy Gunn mówi, że nie popiera ich, odcina się od nich, potępia ich zachowanie i mówi, widzicie? On popiera ich zachowanie. I potem jeszcze wchodzi Galaxy Brain Take, mianowicie, pomyślcie o tym, co noszą Boogaloo Boys? Noszą hawajskie koszule. A co nosi Wendy Gunn? Nosi hawajską koszulę. Czy ja, nie zgadzając się z Boogaloo Boys, chciałbym nosić hawajską koszulę? No nie bardzo. W tym samym ujęciu ma hawajską koszulę. You can't make this shit up, no nie? Potem chłop mówi, że całe Apalachy w Stanach Zjednoczonych to są rasiści, dopóki ci nie udowodnią, że nie są rasistami. Kolejna rzecz. Wendy Gunn ma tam jakieś, wiesz, powiązania właśnie z natywnymi, no nie? Aha. Bo tam, z tego co wspominał, to chyba jego dziadek, no nie? Że od strony jego dziadka ma te korzenie. To ten chłop bierze i mówi, pewnie chuja prawda.
Potem mu zarzuca, że jest z bogatej kurwa rodziny. Już sam fakt, kurwa, że no i chuj z tego, że ma pieniądze, Boże święty, ale ten argument jest taki. On pochodzi z bogatej rodziny, ponieważ opowiadał kiedyś na streamie, że jego dziadek właśnie założył organizację przestępczą i zarobił tam miliony dolarów, ale potem go złapali i wsadzili go do więzienia i jego ojciec też był z tym powiązany i stracił pieniądze i musiał ułożyć sobie życie od nowa i w tym momencie się nawrócił i został chrześcijaninem, no nie? Chłop dosłownie przytacza słowa, w którym mówi, że on tych pieniędzy nie ma. To jest kurwa taki zajebisty research. Ale uwaga, bo najlepsze jest to, jak on potem mówi, że on jest kurwa skrajnie prawicowym faszolem, dlatego, że zadaje się ze skrajnie prawicowymi faszolami. I podaje między innymi Terki Toma. Największe przewidzenie nad Terki Toma. Jak miał 16 lat, to napisał N-word na czacie. Dalej. Wymienia Mudahara. O Mudaharze to już wspominałem, że dropnął film na Kefals. I że ludzie, nie wiem czy o tym wspominałem, że ludzie, żeby kołpować, że nie, ten film jest zły i niedobry, przypierdalają się o to, że tam jest karykatura Kefals na miniaturce i sobie wymyślili, kurwa, że to jest transfobiczne, no nie? Kiedy Kefals używa rysunków tego samego artysty, a jak wejdziesz sobie w ten filmik, to Mudahar, podkręca z 2, 3, 4, 5, 6 razy podkreśla, kurwa, że jak najbardziej, wiesz, popiera ten równość dla osób transpłciowych, no nie? I ten i o, już prawie slip, ale ja się uczę, tak? Maybe I'm edgy, but I'm educating, tak? I wspomina 6, kurwa, 10 razy, że jak najbardziej popiera równe prawa dla osób transpłciowych, że popiera, wiesz, aktywizm w tę stronę, tylko że Kefals jest skamerką jebaną i oszustką, kurwa, i ćpunką, która przećpała pieniądze, kurwa, ze zbiórki, no nie? Ale nie, film jest transfobiczny, bo miniaturka, czyli wiadomo, że nawet nie oglądał. Wymienia Brandona Buckinghama. I to jest najzabawniejsze gówno, ponieważ mówi, że Brandon Buckingham rzekomo groził G-wordem, nie? Już prawie powiedział. Tak, chciałem na początku przyciąć, a potem przypomniałem się, że mieliśmy to określenie. Wiecie skąd wynikła ta plotka? Że Brandon Buckingham komukolwiek groził G-wordem? Od kurwa Sniko. Lewicowy youtuber, próbujący robić ze wszystkich, kurwa, far-right ekstremist, powołuje się na Sniko. I tak, jak możecie się domyśleć, to było wszystko jedno wielkie pierdolenie. Brandon Buckingham nabijał się ze Sniko, że jest cuckoldem po prostu. Co jest prawdą, to też przerabialiśmy na podcaście kiedyś, że tak, Sniko się przyznał, że zgodził się na trójkąt i w sumie to nie ruchał w tym trójkącie, więc to z tego była beka. I Sniko potem próbował się odszczekać, że Brandon groził, że zgiełorduje moją dziewczynę, a Brandon po prostu się śmiał, że jak się widział ze Sniko jego dziewczyną, to jego dziewczyna coś od niego chciała, a on nie chciał. Także, no, ten piękny research tego zjeba. Innego youtubera, jakiego podaję, Umpawil. I po pierwsze, Umpawil, okropny youtuber, który wykorzystuje Nikokado Avocado do swojego kontentu. Kurwa, dorosły facet, no nie? Który może podejmować decyzję, czy chce być w kontencie, czy nie. Mało tego, ewidentnie w tym kontencie odgrywa personę. Ale wiesz, ale bo jest gruby i głupi, no to I guess, kurwa, go wykorzystuje, no nie? I mało tego, że robił content z Andrew Tate'em. Kurwa, wywiad z nim zrobił. Wywiad, kurwa. Mało tego, lepszy wywiad niż, kurwa, większość tych mainstreamowych dziennikarzy. Podawał jeszcze mnóstwo tych innych youtuberów i chłop dostał taki wpierdol, ale to taki wpierdol w internecie, że najpierw usunął tą sekcję o Wendigunie, potem usunął cały film. A co najlepsze, wypowiedzieli się praktycznie wszyscy youtuberzy, których wytknął palcami, w sensie, że oni się kumplują z Wendigunem i to są okropni ludzie, no nie, ekstremiści, a jeszcze paru youtuberów nazwał Gun Obsessed Youtubers, gdzie oni nawet na przykład ani jednego filmu nie mieli o broniach, no nie? Gun YouTuber, w chuj, bo Brandon Buckingham jedno dokumentarii nagrał na ten temat. No, totalnie. Najpierw usunął tą sekcję, potem wyjebał cały film. I co najlepsze, to jest kurwa, to największe W w tym wszystkim dla Wendy Guna.
Can't spell Wendy Goon without a W. Mianowicie Wendy Goon się nie odniósł do tego ani na Twitterze, ani w żadnym filmie. W paru filmach gościnnie tych ludzi, których wytknął palcami tamten zjeb, ten się odniósł do tego i powiedział tak. Ewidentnie ten koleś mnie nienawidzi, nie wiem za co, ale każdy ma prawo do swojej opinii. Nie komentuję tego publicznie, bo wydaje mi się, że to mało pomoże, jeżeli ja jeszcze ściągnę ludzi, którzy w ogóle o tym nie słyszeli, ale znają mnie. Nie chcę, żeby ktokolwiek źle komentował tego typa. Nienawiść za nienawiść szkodzi. Nie chcę mieć tych... nie chcę ten, żeby chłop dostawał więcej hejtu. Nie mam do niego żadnego problemu. Po prostu nie piszcie mu żadnych niemiłych komentarzy w moim imieniu, bo ja sobie tego nie życzę. Po prostu dajcie mu żyć, a ja mu życzę, żeby ten, żeby mu się powodziło, ja mu nigdy nie będę stał na drodze. Oby się trochę ogarnął i to tyle. Ja pierdolę. Ej, ale w ogóle słuchaj, ja już tak mam inny temat teraz, bo jest krzykomiczny. Ale powiedz mi, Czarek, jak z tego wyjść? Jak z tego wyjść? Nie możesz. Nie wiem, wyjść można na przykład drzwiami, więc ja wyszedłem drzwiami i słuchaj, jest drama na Twitterze. Aha. Ktoś, jakiś nick Anterias wstawił tweeta, każdy kto kupi powinien wiadomo co w GTA RP. Wielkie korpo testują limit gówna, na które się zgodzimy i nie powinniśmy udawać, że jest inaczej. Przecież nie musisz tego kupować, pierdol się. Chodzi tam o jakieś postać w LoLu, aha, nie wiem kurwa. Lewos odpisał. Czemu masz problem do tego, co kto robi ze swoimi pieniędzmi? Jak widzisz na ulicy człowieka w Porsche, to też sugerujesz mu śmierć w GTA? A ten gościu mu odpisał. Ponieważ głosujemy portfelami, mikropłatności w lidze są coraz droższe, a kontentu, eventy, specjalne tryby jest coraz mniej. Realnie Riot widzi, że graczom można srać do mordy bez żadnych konsekwencji, a porównywanie skina w LoL do Porsche zostawię bez komentarza. XDD. On napisał. Mikropłatności są coraz droższe, a jedzenie nie jest droższe, mieszkania nie są droższe, inflacja istnieje, kropka. Kontentu coraz mniej, zmieniona mapa, overhaul itemów, arena. Koniec końców grasz w grę, której korem kontentem jest klasyczne PvP, a nie PvE tryby. Ta gra i firma nie jest idealna, ale jeżeli uważasz, że najważniejszym aspektem srania do mordy jest stworzenie produktu dla high-end klientów, to szczerze zazdroszczę. Przypominam, że ta gra jest free to play i nie trzeba wydawać na nią ani złotówki. Zwłaszcza w czasach, w których istnieje Hexed Crafting, nie trzeba kupować run. Czempiony są na Game Passie za pół darmo, a na koniec dnia jedyne, co możesz kupić, to nic nieznaczące skiny, które są jak ubrania, jak drogie ubrania, czyli teoretycznie bezużyteczne. A ktoś mu odpisał, żeby Riot bronić, to trzeba mieć nick Lewus. On napisał, to akurat... dyskusja odnośnie kapitalizmu i sądziłbym, że taka persona jak ty by to zrozumiała. On, ktoś inny odpisał, no i zobacz, akurat taka persona twierdzi, że ci się w głowie popierdoliło. Kurwa, gracze LOLa. Po czym jakiś, no bez kitu, po czym ktoś inny napisał, zgadzam się zupełnie, nie ma nic złego w tworzeniu produktów dla, jak to uznałeś, high-end targetu, ale polskie community nie zrozumie niestety takich rzeczy, najlepiej jakbyś wszystko za darmo było. Lewus odpisał, to ci sami, co będą jarać się, że mają kosę za 1000 euro w CSGO. A ktoś mu odpisał, chcesz dyskutować o systemie gospodarczym, a nie rozumiesz podstawowej różnicy między skinem w lidze, w CS-ie, ale masz ogar, gościu, XDD. I ktoś, Rybson mu odpisał, Boże, ale dupa wylizana dla Riotu. Nie no, ale naprawdę trzeba być debilem, żeby takie coś powiedzieć. Rimik, kurwa, pysznie. Ja powiem ci szczerze, ja w połowie tej nitki straciłem, kurwa, wątek, kurwa, o czym brat wafluje. No, że głównie chodzi o to, że Riot podwyższył ceny, jakiś tam, nie wiem, kurwa, czegoś skinów, jakiegoś, aha, gówna, nie wiem, Liga Legend, to jak grasz w nią, to się zastanów nad swoim życiem i odinstaluj, może, kurwa, coś będzie lepszego w swoim życiu. No, ale wiesz, debile się kłócą z debilami, nie? I mówi, drogie. On mówi, ale widzicie, to jest dla high-end klientów. Ty kurwa w łeb się pierdoli, człowieku. Widać, kurwa, że Liga Legend najpopularniejsza gra w Polsce, nie? No. Moje ulubione. Zjeżdżanie na dyskusję o systemie gospodarczym w oparciu o Ligę Legend. Ja pierdolę. Bez kitu, nie, stary. I jeszcze jest najlepsze, że on potem wrzucił, kurwa, CS-a do tego, nie? A najlepsze jest to, że tam chyba w Lidze Legend nie da się sprzedać tych skinów. No.
A w CS-ie normalnie możesz, kurwa, sprzedać i otrzymać pieniądze po prostu za to, więc jakby... Plus, no jakby... Nie, no, no w sumie tyle, ta, no bo, no bo skiny to skiny, no potem najwyżej możesz konto sprzedać, nie? Nie, nawet w CS-ie robiłem tak, że jakieś strące sprzedawałem, normalnie mi euro wysyłałem. Ja mam na myśli w LoLu. A, w LoLu. No w LoLu to, jedyne to... co, to konto sprzedaż. Ja wiem, bo moje ziomki gra kiedyś sprzedawały. I powiem ci, że... To też głupie w chuj. Znaczy, wiesz co, jak ktoś sobie gra casualowo i mu się poszczęści i dropnie jakiś nie wiadomo jaki dojebany skin, nie ma zamiarów to grać na tym koncie, w sensie jemu to zwisa koło chuja, a ludzie są w stanie, wiesz, wielki pieniądz za to zapłacić, to jak dla mnie baza. Riot oczywiście będzie moldował i będzie ci mówił, bo to każda gra mówi, że sprzedawanie kont jest nielegalne. Chuj ci w ryj. Ale ja pierdolę, nie, nie mogę, kurwa, nie mogę z tymi zjebami, kurwa, Twitter zajebany, kurwa. No. Kolejny normalny dzień na Twitterze. Powaga, nie? Ja przepraszam, że wpierdalam, ale od tego gadania o tym zjebie, kurwa, co chciał Wendy Guna anulować, nie robiąc researcha, zgłodniałem. No, spacz na jego. Jeszcze zabawne było to, że on potem robił przeprosiny, gdzie prawie nikogo nie przeprosił i sam się przyznał, że w sumie to on nawet nie wiedział, kim są ci ludzie. I dziękuję. Ale już nie będę ciągnął tego tematu, zjeb jebany, patentowany. Nie, mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Kojarzycie ten horror, jak to się po polsku nazywa? Góry mają oczy? Ho. Hills Have Eyes. I nie chodzi mi o tą piosenkę Weekenda, jak coś. Nie, nie znam. No to jest horror tego, Cravena, Wesa Cravena. Nie mylić, kurwa, z tym ze Spidermana. No to jest horror o tym, że rodzince pękła opona w górach, no nie? I napadają na nich kanibale. To jest dosłownie cały horror, no nie? A chłop zrobił z tego analizę, że no, actually, kanibale good guys, ponieważ kanibale w tym filmie reprezentują mniejszości etniczne w Ameryce. I chłop przez pół godziny molduje, że jego take był bardzo normalny i ja nie wiem, czemu ludzie się ode mnie odwrócili. No kurwa, dałeś głupi take, nie zarabiasz, bo kurwa ludzie się od ciebie odwrócili, do kogo masz kurwa problem? Jeszcze wiesz, jakby to był, no. Jeszcze jakby to był, najzabawniejsze jest to, że on tam jeszcze w tej swojej analizie tam przytacza, kurwa, obrazy z, kurwa, 6 stycznia, January 6, no nie? I protestów, kurwa, Black Lives Matter, a ten film, kurwa, kiedy wyszedł? W latach 80. chyba? No i... Americans being Americans. I ten chłop chce ci coś mówić, kto powinien się wypowiadać o horrorach, a kto nie, no nie? Bo to był jego główny take, że Wendy Gunn nie powinien istnieć w tej sferze, dlatego że on jest konserwatywny, co też swoją drogą nie jest prawdą, on jest po prostu chrześcijaninem, nic poza tym, no nie? Ale wiesz, jednym z tych gór chrześcijanin, nie, że geje niedobre, bo się w dupę walą czy coś, on niejednokrotnie wspominał, że jemu to nic nie przeszkadza, on ma to w dupie, no nie? W dupie. A jednocześnie chłop, kurwa, takie take'i daje, to tylko to mogę jeszcze dodać, ale tak to... Ej, dobra, ja mam ostatnią rzecz. No. Jak skoczysz, no to ja mam jeszcze ostatnie słowo. Dobra. Ale mów. No mów, Czarek. Jest taki screen na Twitterze. Od Julii dla ciebie podcast. Prawda o byciu influencerem. I chłop napisał, ciekawe co ona, kurwa, może wiedzieć z 420 viewsami. I ktoś mu... I on odpisał sobie 350k followersów na Instagramie. Jestem skończony chyba. Sam się wkopał, kurwa. Tak. To jest ten moment, kiedy masz filmik, jak zdobyć ileś tam milionów followersów czy tam subskrybentów, a filmik ma, kurwa, 400 coś wyświetleń. Ale akurat ona ma, tylko nie jest popularny ten... Ten filmik, po prostu. No. I podcast dobra. Pewnie nie jest popularny. Ja tu wyciągam mój argument, jak się kłóciłem z Sumą. Bo on do mnie, znaczy do mnie, o mnie. Do mnie to nie, o mnie, na swoim Discordzie, w swoim safe space'ie. Pisał, że jakiś zjeb, kurwa, no name z TikToka. No i chuj, kurwa, i to jest moje podwórko. Ja to, kurwa, ty ile masz na tym koncie na TikToku, he? Kurwa?
Ty do mnie fikasz? Nie, wiesz co, jeżeli cię boli zdanie jakiegoś mniejszego twórcy, to... To znaczy, no tak, że jest prawdziwe. Tak. No to co, panowie, powoli kończymy, nie? Powoli, tak. Wpierdalam bagietkę czosnkową. No, smacznego. Jeszcze raz. Dziękuję, już trzeci raz. Zaraz się zadławię. Tak. Dajcie mi go sztywnego czara. No dobra, ale to ostatnie słowo, które chciałem powiedzieć. Z racji tego, że przed odcinkiem dostałem takie malutkie wezwanie na urozmaicenie, że tak powiem, konferencji, miałem nie wypowiedzieć dwóch zdań, ale na koniec mogę wypowiedzieć i były to słowa klamka i żydokomuna. Co? A! Dobranoc. Pozdrawiam Konga. What? Pozdrawiam Konga. Dobranoc, miłego słuchania. Dobranoc. Tyle. To cześć, to ja już kończę. Cześć. Cześć, Czarek. Gdzie idziesz? Co? Ja jem bagietkę. Dobranoc. Eksportuj. I po... Mhm. Powinieneś mieć eksportu jako MP3. Tu czekaj, zaraz skończę, tylko dojem bagietkę, bo wiesz co, powiem ci coś śmiesznego. Ja to dalej nagrywam. To było moje ASMR spierdalania bagietki czosnkowej. Dobranoc, widzowie. Idę spać. Jest godzina pierwsza po południu.